Nauka na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa ze studia Centrum Kopernika w Krakowie. Jest z nami dr Paweł Jedynak z Zakładu Państwa. Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie nam o tym, czy rośliny się uczą. Zapraszam Państwa na ten wykład. Jest mi niezmiernie miło opowiedzieć Państwu o w sumie czymś, co znakomicie pasuje do tego cyklu spotkań, mianowicie otrzemy się o granice nauki, rzeczywiście dotrzemy tam, gdzie można powiedzieć już te wyniki są najbardziej kontrowersyjne. I na początek taka krótka opowieść o postrzeganiu. Gdybym Państwa zapytał znienacka, co widzicie na tym obrazku, pewnie większość z Państwa odpowiedziałaby, że no na tym obrazku jest kot. Ale jesteśmy na wykładzie o roślinach, więc w zasadzie należałoby powiedzieć, ale przecież tam jest trawa, tam jest mnóstwo innych roślin, ale zobaczmy, to nie jest to, co pierwsze ciśnie nam się na usta w takiej sytuacji. Widzimy tego kota. Rośliny są dla nas takim tłem dla świata zwierząt. To zwierzęta są ciekawe, bo się poruszają, to zwierzęta są ciekawe, bo są podobne do nas, a rośliny, no właśnie rośliny, wydają się robić niewiele. I w związku z tym wydają się być nieciekawe. Ale taką znakomitą analogią do tego, jak funkcjonują rośliny, no też zobaczmy, jak bardzo one są tłem dla naszego świata. Lubimy oglądać piękne krajobrazy, lubimy oglądać piękną złotą jesień, która teraz tak ładnie nam się tu objawiła w tym roku. Lubimy obsadzać pięknymi kwiatami nasze klomby po to, żeby były bardziej atrakcyjne, ale znowu zobaczmy, to znowu jest rola roślin jako tła dla naszego świata. Dajemy kwiaty cięte, to również jest taki element, no bo są ładne, bo są przyjemne. Nie dostrzegamy w roślinach żywych organizmów takich, które robią coś więcej, są pokarmem, są źródłem leków. Owszem, zgadza się, ale mogą być inspiracją dla różnych wynalazków, dla motywów w sztuce. Jednakże dalej nie dostrzegamy w nich, że one są organizmami żywymi, że są organizmami, które muszą walczyć o przetrwanie, że są organizmami, które no, coś jednak robią więcej, że prowadzą wojny, że zawierają sojusze. Czy tak postrzegamy rośliny? Właśnie nie, nie postrzegamy w ten sposób roślin. Rośliny są dla nas takie bierne, takie nieciekawe, takie jak laptop. Pozostawiony samemu sobie laptop, który wydaje się, że przecież nic nie robi, nie porusza się, a jednak przecież taki laptop robi bardzo dużo. On cały czas wskazuje godzinę, aktualną godzinę. On może właśnie wykonywać skan antywirusowy i szukać, czy przypadkiem nie ma jakiegoś zagrożenia. Kompletnie nie widzimy, że to się dzieje, bo co najwyżej mruga tam jakaś drobna lampka z boku. Co jeszcze może robić? Może ściągać aktualizacje. Te wszystkie rzeczy i milion innych procesów niezbędnych dla funkcjonowania systemu jako takiego dzieje się cały czas. I podobnie cały czas dzieje się coś w roślinach, chociaż one oczywiście nie ruszają się, nie okazują, że coś się z nimi dzieje. Rośliny też warto sobie uświadomić kolejną taką rzecz, jeśli mówimy o tym, że dlaczego czy rośliny mogą się uczyć. Spójrzmy na to jeszcze ze strony ewolucyjnej. Jeśli sobie uświadomimy, że w zasadzie to mamy wspólnego, jakiegoś odległego przodka z roślinami, że wszystkie banany, ogórki czy pomidory są z nami także spokrewnione, to wtedy nagle uświadamiamy sobie, że pewne twierdzenia, które tutaj padną w czasie tego wykładu, wcale nie będą aż tak kontrowersyjne i dziwne, jakby się to mogło wydawać, bo to jest też kwestia naszego postrzegania roślin. Za chwilę dowiemy się czegoś więcej o postrzeganiu samych roślin, tego jak one postrzegają świat, bo one postrzegają świat i to też dobrze wiemy. Też dobrze wiemy, bo jeżeli mamy rośliny doniczkowe na naszym parapecie, to bardzo często okaże się, że musimy je często odwracać, bo one wyglądają już dziwnie, bo wychylają się w stronę słońca, ale rzadko kiedy pochylamy się nad tym i zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale one wyginają się w stronę światła, czyli one wiedzą, skąd to światło pada, czyli one mają jakieś mechanizmy postrzegania tego światła. Tak, i my o tym wiemy, jak się nad tym zastanowimy, to jest to dla nas oczywiste. A jednak zwykle nie myślimy o roślinach jako tych, które obserwują coś, co dzieje się wokół.
Podobnie możemy zauważyć inną rzecz. Już w szkole dowiadujemy się, że są zboża o zimę i jarę. No i właśnie to oznacza, że temperatura na nie wpływa. To znaczy, że istnieje jakiś mechanizm regulowany przez temperaturę. To znaczy, że rośliny pewnie mają jakieś mechanizmy odczuwania zmian temperatury. Kolejna rzecz, którą jeżeli się pochylimy nad tym bardziej, staje się dla nas oczywista, że tak, rośliny są wrażliwe na bodźce ze środowiska. To jeszcze piękniej widać już wkrótce na wiosnę, kiedy będziemy mogli obserwować czy to tulipany, czy krokusy, których to kwiaty mogą się otwierać i zamykać właśnie w odpowiedzi na zmiany temperatury. Wzrost zaledwie o kilka stopni Celsjusza spowoduje otwarcie się kwiatów tulipanów. Natomiast spadek temperatury spowoduje zamknięcie się płatków, a zatem to też nam uświadamia, że te rośliny jednak cały czas są wrażliwe na te bodźce z otoczenia. Są wrażliwe także na coś bardzo nieoczywistego. Tutaj mamy zdjęcie słynnego krzywego lasu w okolicach Gryfina. Co prawda on powstał ręką człowieka, ale tutaj człowiek manipulował naturalną siłą, która drzemie w roślinach. Tą siłą jest zdolność do wyczuwania siły grawitacji. Rośliny przecież wiedzą, w którą stronę mają rosnąć. Wiedzą, nawet jeżeli zagrzebiemy nasiona w glebie, to wiedzą, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Skąd one to wiedzą? No, muszą mieć jakieś czujniki, które są wrażliwe na grawitację. Jeszcze sobie na ten temat opowiemy. Zobaczcie, jak wiele jest zmysłów roślin, a jednak zwykle się nie mówi o zmysłach w kontekście właśnie tych organizmów. Nie wydaje się, że mówienie o zmysłach jest uzasadnione, na pierwszy rzut oka przynajmniej, jeśli mówimy o roślinach. A zmysł dotyku? No właśnie, kolejny ciekawy przykład. Czy rośliny czują dotyk? No, a można by powiedzieć, no ale czemu miałyby czuć? No ale czemu nie? Są sytuacje, w których możemy to zaobserwować. Jak widzimy na tym slajdzie, mamy coś takiego u roślin jak wąsy czepne. Wąsy czepne, które potrafią się zacząć zawijać, na przykład u dyni, już w 30 sekund po dotknięciu jakiejś potencjalnej podpory. I wtedy taki wąs czepny dyni czy ogórka zawija się, umacnia to pozycję rośliny, która może rosnąć wyżej, może sięgać ku niebu, ku światłu. I to oznacza, że ta roślina jednak ma sposoby, ma receptory na to, aby czuć ten dotyk. A klasycznym przykładem reakcji na dotyk jest przecież znana wszystkim mimoza. Jeśli dotkniemy jej liści, one się zaczną zwijać. To samo z muchołówką. Muchołówka też jest bardzo spektakularnym przykładem, bo wystarczy dotknąć jej włosków kilkukrotnie i pułapka zatrzaskuje się, chwytając owada. Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem takich roślin, a tymczasem to nie jest jedyny zmysł, który umyka naszej uwadze w świecie roślin. Rośliny mogą też rozpoznawać cząsteczki związków chemicznych, coś, co porównywalibyśmy do naszego zmysłu smaku albo węchu. I tu klasycznym przykładem, opisywanym już przez Darwina, Karola Darwina, tak, dokładnie przez tego badacza, są rosiczki. Rosiczki to także rośliny mięsożerne, reagują jednak znacznie wolniej. Te liście składać się mogą nawet kilka godzin, ale składają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pojawi się odpowiedni bodziec, kiedy faktycznie na tym liściu znajdzie się owad, ale to nie musi być owad. Owad jest tylko źródłem związków chemicznych, związków azotowych, więc to tak naprawdę te związki azotowe pobudzają taką roślinę do zwijania się. To wykrywanie tych związków sprawia, że roślina zaczyna reagować. I Darwin się tutaj popisał bardzo pomysłowym sposobem zmuszania tych roślin do wykazywania jakiejkolwiek aktywności, bo potrafił oczywiście wrzucać na nie kamyki bez większego sukcesu, jednak stosował także zakraplanie mlekiem. Mleko zawiera białko, zatem związki azotowe, a zatem wywoływało to reakcję tej rośliny.
ale używał też własnego moczu. A w moczu jest mocznik, który też jest związkiem azotowym. Mocznik stosujemy również przecież jako nawóz syntetyczny. Mocznik jest jednym z najczęściej stosowanych nawozów sztucznych. I co? I to też wywoływało reakcję rosiczki. Też powodowało, że ona może zwijać swoje liście wokół takiej kropli czegoś apetycznego, powiedzielibyśmy. Nie jest to jedyny przykład takich różnego typu ciekawych zmysłów roślin, które jakoś umykają naszej uwadze, a jednak doskonale zdajemy sobie z nich sprawę. Ja jednak chciałbym zaznaczyć coś innego. No właśnie, mamy teraz na slajdzie różę. Czy taka róża też czuje te wszystkie bodźce? A dlaczego miałaby nie czuć? Jeżeli popatrzymy sobie znowu w sensie ewolucyjnym na te rośliny, na te niezwykłe rośliny, na te muchołówki, na te rosiczki, na tą mimozę, na wąsy czepne u dyni, to te efekty nie pojawiły się przecież znikąd. One musiały w toku ewolucji wyewoluować z czegoś, co było już wcześniej pod ręką, czegoś, co jest w samej roślinie, czegoś, co tam tkwi. Takich receptorów w roślinach jest bowiem mnóstwo i one tam są wszystkich gatunków. One muszą tam być. Roślina nie jest oderwana od rzeczywistości. Nie jest bierna, nie jest kamieniem przecież. Ona jest częścią środowiska, ona musi współgrać z tym środowiskiem, odpowiadać na bodźce tego środowiska, dostosowywać się do różnych rzeczy, które mogą się przytrafić w pobliżu. I tutaj pojawia się fundamentalna różnica między roślinami a zwierzętami. Jeśli coś dziwnego się wydarzy w pobliżu rośliny lub zwierzęcia, to zwierzę zawsze może uciec. Roślina tego nie może zrobić. Ona musi wyczuć to zagrożenie i jakoś uruchomić w sobie mechanizmy przeciwdziałania takiemu zagrożeniu i radzenia sobie z nim w takiej sytuacji. Więc ten system postrzegania, system alarmowy, który mówi jej, coś się dziwnego stało, musi w tej roślinie tam być. I to nam pokazuje rośliny w zupełnie nowym świetle. Zupełnie nie myślimy na co dzień o tym, że trawa coś czuje, że ona zbiera informacje ze środowiska, że ona walczy o przetrwanie, że ona sobie musi radzić z czymś takim, że ktoś ją właśnie zdeptał albo ją zaatakowały jakieś robale. Nie myślimy o tym, że ona w ten sposób zachowuje się, że ona ma jakieś problemy, z którymi musi sobie radzić niczym zwierzę, że ona musi walczyć o przetrwanie niczym zwierzę. A tymczasem, jak się nad tym zastanowić, to jest to logiczną koniecznością tego, że ona jest żywym organizmem. I rośliny rzeczywiście mają mnóstwo problemów i mnóstwo interakcji ze światem ożywionym i nieożywionym. Ożywionym, bo produkują różnego rodzaju, są pokarmem dla roślinożerców, ale produkują też związki, w którymi wchodzą w interakcje z innymi zwierzętami, na przykład z kotami, także przecież koci miętka, ale też z tak zwanym składnikiem abiotycznym. Są różnego rodzaju bodźce abiotyczne, czyli nie związane z żywymi organizmami. To może być za mało światła, za dużo światła, za zimno, za gorąco. Jak nam jest za gorąco i skwar jest, szukamy cienia, uciekamy, tak jak ten kot z poprzedniego slajdu. Ale roślina musi wytrwać na swoim stanowisku, ona musi jakoś przetrwać, ona musi się dostosować do tego, że nagle warunki życia stały się dużo cięższe. Może być za dużo wody, za mało wody, to też jest problem. I po jednej i po drugiej stronie to jest skrajnie problematyczne i wymaga kompletnie różnych rozwiązań. Jak roślina ma sobie poradzić z tym, że została zalana i wręcz nie ma, jej korzenie nie mają czym oddychać, nie mają jak pobierać tlenu na przykład. To kompletnie inny problem od tego, że występuje stan suszy i ona musi zmobilizować komórki swoich korzeni do tego, żeby one jeszcze lepiej zasysały wodę z otoczenia. Musi produkować w komórkach korzeni jeszcze więcej związków chemicznych, które sprawią, że ta woda będzie chętniej do tych korzeni wnikać, bo rośliny pobierają wodę między innymi w taki sposób, że jest w nich dość wysokie stężenie substancji chemicznych, soli na przykład, i to, ale także i aminokwasów różnego typu, i to powoduje, że woda chce rozcieńczyć taki stężony roztwór i napływa sobie do takich korzeni.
No i oczywiście, jak myślimy o roślinach, to pierwsze, co nam przychodzi, to zapylacze, ale i szkodniki, które atakują takie rośliny. I kompletnie naszej uwadze może umykać fakt, że rośliny też wchodzą w mnóstwo interakcji z grzybami, z bakteriami. To mogą być oczywiście znowu kwestie patogenów, z którymi trzeba walczyć, których obecność trzeba wykryć jakoś, tak? Roślina musi wiedzieć, że została zaatakowana, a później musi przeciwdziałać takiemu atakowi. Ale może to też być kwestia tego, że pewne gatunki bakterii są korzystne dla niej, bo na przykład wydzielają substancje chemiczne, kwasy organiczne, albo które po prostu sprawiają, że na przykład związki żelaza stają się łatwiej dostępne dla takiej rośliny. Stąd na przykład o tej porze roku jeszcze możemy zobaczyć przebarwiające się już na dosyć nieciekawy szary kolor, ale złote nieco wcześniej na włocie. Gatunek inwazyjny, czyli taki, który no, przybył do nas z Ameryki, ale znakomicie się czuje w Europie. Nie ma tutaj naturalnych wrogów. Co więcej, podobnie jak my, ma tę cechę, że modyfikuje swoje środowisko, modyfikuje środowisko glebowe, wydzielając do tego środowiska, wydzielając do gleby związki, które sprzyjają rozwojowi określonych typów bakterii, które pomagają tej roślinie, dzięki czemu no, jest ona w stanie super i wydajnie konkurować z innymi gatunkami roślin i wypierać je na każdym obszarze, na jakim się znajdzie. Stąd jest to, jak sama nazwa wskazuje, inwazja. Jest to gatunek inwazyjny, ale bardzo skuteczny właśnie dzięki temu, że te rośliny wchodzą w interakcje z mikroorganizmami między innymi. To teraz pytanie, no właśnie, no to skoro jest tyle tych mechanizmów, to jest tyle zmysłów u roślin, to czy da się to zbadać? Oczywiście, że tak. I od lat trwają badania molekularnych mechanizmów, jak percepcji sygnałów z otoczenia. No i dowiadujemy się z roku na rok coraz więcej o tym, jak rośliny czują, jak wyczuwają zmiany w swoim otoczeniu i jak poszczególne czujniki w tych roślinach zmieniają funkcjonowanie komórek czy całych organów tychże roślin. I tutaj prześlizgniemy się troszkę po takich molekularnych mechanizmach. Przypomnę Państwu, że w komórkach znajdują się różnego rodzaju białka, czynniki białkowe, które pełnią bardzo wiele różnych funkcji, ale czynniki te mogą łączyć się ze sobą, tworząc jakiegoś typu kompleksy, gdzie jeden z takich czynników wpływa na aktywność drugiego takiego czynnika. I jest taki system w roślinach, w komórkach roślin, dokładnie jest ten system między innymi zlokalizowany w jądrze komórkowym, który polega na tym, że taki kompleks białek niszczy inne białka, dosłownie powodując ich rozpad albo powodując, że są one wyznakowane do degradacji, do tego, że komórka niszczy takie białka, trawi je i rozkłada na pojedyncze elementy budulcowe, na aminokwasy, które później mogą zostać ponownie wykorzystane. I teraz jest to taki system represji, bo widzimy, że ten zielony czynnik został właśnie zdegradowany, podlega wyciszeniu, wyłączeniu. Natomiast jest bardzo wiele mechanizmów, które potrafią w takim systemie zainicjować wyłączenie takiego białka. I to może być nawet światło. Światło może spowodować, że jeden z tych czynników zostanie zaktywowany i to spowoduje rozpad takiego kompleksu i wyłączenie go. I tak działa chociażby białko konstytutywnej fotomorfogenezy. Jest to, fotomorfogeneza to taki proces, który następuje w zasadzie wszędzie wokół nas. To jest system rozwoju roślin w obecności światła. No, ale istnieje u roślin okrytonasiennych jeszcze dodatkowy system rozwoju w ciemności, czyli rośliny są wrażliwe na światło, właśnie dzięki tego typu receptorom, które sprawiają, że roślina może postrzegać światło i to postrzeganie polega właśnie na wyłączeniu jakiegoś czynnika, który jest molekularnym przełącznikiem. I co wtedy? I teraz mogą się gromadzić inne czynniki, które do tej pory były degradowane. I co się może dalej dziać? One mogą wchodzić w interakcję z DNA,
i mówić, tak, to tu proszę uruchomić odczytywanie tego genu, powstaje nam mRNA jakiegoś typu. Oczywiście równocześnie może powstawać bardzo wiele różnych tych typów mRNA, z nich powstaje mnóstwo różnych czynników białkowych odpowiedzialnych za wzrost i w ten sposób błysk światła jest w stanie przeprogramować roślinę, przełączyć ją ze stanu tego rozwoju w ciemności do stanu rozwoju w obecności światła. I za jednym zamachem, za jednym błyskiem można w ten sposób zmienić aktywność 8000 różnych genów, co najmniej 8000 różnych białek w związku z tym, białek zaangażowanych. Właśnie, zwróćcie Państwo uwagę na te filmiki, na syntezę zielonego barwnika. W ciemności chlorofil nie jest potrzebny, nie ma możliwości prowadzenia fotosyntezy, zatem trzeba oszczędzać wręcz zasoby, więc ma to ogromny sens. Także białka, które współpracują z chlorofilem, również nie są potrzebne, też ich synteza jest zahamowana, dopiero błysk światła uruchamia ich produkcję. No ale pod ziemią, kiedy taka siewka sobie kiełkuje, no cóż, ona może napotykać jakieś przeszkody, więc nie jest dobrze mieć wtedy duże liście, czy liścienie, tak jak w przypadku siewek. No i co? I to też jest sterowane genetycznie. Też te liście są zamknięte, bo pewne geny zadziałały, a inne nie. A kiedy zaświeci się światło, to te geny, które wcześniej wstrzymywały rozwój liści, teraz zostaną wyłączone, a włączone zostaną te, które sprawią, że te liście, zobaczcie, będą rosły, będą większe, będą zielone, będzie zachodzić w nich za chwilę fotosynteza i ta roślina będzie mogła spokojnie już dalej się rozwijać, prowadzić fotosyntezę, produkować dla siebie pokarm. Więc tego typu procesy zachodzą cały czas pod naszymi stopami, ale takie czynniki są też istotne dla chociażby ustalania czasu. Rośliny są w stanie mierzyć czas. Chociażby na takiej zasadzie, że jeżeli się nad tym zastanowimy, to mogą się tworzyć sukcesywnie jakieś czynniki, które mogą się one gromadzić w komórce tylko w obecności światła. One powodują produkcję innych czynników, te z kolei pobudzają produkcję kolejnych czynników białkowych, już na przykład związanych właśnie czy to z budową, czy z wzmacnianiem tkanek. I w ten sposób roślina może mierzyć sobie czas, mierząc, jak długo są wyłączone określone czynniki. Natomiast w momencie, kiedy zapada noc, no to uruchamiają się te czynniki niszczące, następuje ten włączenie tego systemu represji, no i te wszystkie białka oznaczone na zielono znikają stopniowo, znikają też te oznaczone na czerwono i co? I wtedy ta odpowiedź nocą jest powoli wyciszana. Co jeszcze może się ciekawego wydarzyć? Rośliny mogą mierzyć długość trwania dnia i nocy także po to, żeby na przykład zakwitać. Jest taki system pułapek różnych na różne czynniki białkowe i teraz pewne z nich są produkowane cały czas, a inne tylko w odpowiedzi na przykład na światło albo na jego brak. I teraz dopiero po upływie pewnego czasu można wysycić wszystkie pułapki. Jeżeli tego światła będzie za mało, no to zostaną te czynniki zniszczone, ale nie zdążą się dostać do DNA, bo będą na przykład blokowane, zanim zgromadzi się ich wystarczająco dużo. W efekcie z pąka rozwiną się liście. Natomiast jeżeli wydłużymy chociażby ten czas, to powoli będą się gromadzić te czynniki i wreszcie będzie ich tak dużo, że pokonają danego typu pułapkę i będą mogły produkować czynniki, znowu białkowe czynniki odpowiedzialne za zbudowanie w tym pąku kwiatu i te komórki, które stworzą nowy pąk, będą tworzyć płatki, będą tworzyć pręciki. I to jest coś, co też będziemy mieli szansę zaobserwować już wkrótce, bo rośliny dnia krótkiego i długiego są bardzo często wykorzystywane jako rośliny ozdobne i rośliną dnia długiego, czyli taką właśnie, która
musi długo, długo akumulować czynniki molekularne, które inicjują kwitnienie, będzie hortensja. Natomiast te, które potrzebują nie dłużej niż kilka godzin, powiedzmy 8, to będzie na przykład chryzantema czy gwiazda betlejemska, które za chwilę zagoszczą na półkach sklepowych, bo już wkrótce święta będą i będziemy mogli zaobserwować. I ogrodnicy w swoich szklarniach mogą właśnie ustawić takie warunki oświetlenia, żeby stymulować zakwitanie tych roślin dokładnie na czas, dokładnie na określone święta, właśnie wykorzystując swoje obserwacje i wiedzę o tym, jakie są mechanizmy postrzegania światła i regulacji genów przez rośliny w odpowiedzi na ten czynnik zewnętrzny, na światło, na środowisko. Taka ciekawostka jeszcze, bo mówiłem też o zegarze biologicznym, ale to właśnie w roślinach wykryto czynnik białkowy, receptor światła niebieskiego, który steruje tym zegarem biologicznym. Co ciekawe, dopiero później odkryto, że on jest w zwierzętach, że on jest także w naszych oczach i to stąd się wzięło później takie przekonanie, że nie powinno się wieczorami pracować z komputerem czy ze smartfonem, a jeśli już, to powinno się mieć specjalne filtry odcinające niebieskie światło, które powoduje restart naszego zegara poprzez właśnie pobudzanie tego kryptochromu, który jest w naszych oczach, który sprawia, że nasz organizm wie, kiedy zapada zmrok i wie, kiedy powinien obudzić się nasz organizm o poranku. Także tutaj nieoczywiste są te ścieżki badań zwierząt i roślin. Podobnie mówiłem o tym białku konstytutywnej fotomorfogenezy, to z tym takim czerwonym żądłem, to ono także zostało wykryte w roślinach, ale okazuje się, że też występuje w naszych komórkach, też zawiaduje tutaj licznymi procesami. Między innymi stoi na straży procesów związanych z podziałami komórkowymi, a zaburzenia w regulacji funkcjonowania tego białka prowadzą chociażby do nowotworów. Więc znowu nieoczywiste połączenie świata roślin i zwierząt, które gdzieś tam pokazuje to jednak podobieństwo ewolucyjne, to jak bardzo nasz świat, świat zwierząt i świat roślin to jest praktycznie ten sam świat. Mamy przecież podobne systemy napędowe, mamy wspólnie ten sam szlak glikolizy, bardzo podobny cykl Krebsa, mitochondria działają bardzo podobnie, więc to wszystko jest tutaj wspólne dla tych dwóch światów i łatwo o tym zapomnieć i pomyśleć, że rośliny to tylko fotosynteza, popełniając duży błąd i duże uproszczenie. Ale zobaczmy jeszcze, jak też mogą inaczej przebiegać jeszcze jakieś procesy percepcji. Bo mówiliśmy sobie o dotyku, o tym, że rośliny mogą reagować na dotyk, że czują dotykanie, czują, jeżeli dotkniemy je ręką. Jak one mogą to czuć? Co się właściwie wtedy dzieje? No i teraz tak, każda komórka ma swoją skórę. Skórę w postaci błony komórkowej, ale ta błona jest usiana licznymi, znowu, czynnikami białkowymi, które to pełnią funkcję otwieranych i zamykanych bramek, otworów. Stąd nazywa się je po prostu kanałami. One mogą być zamknięte, ale mogą zostać pobudzone do tego, żeby się otworzyły i mogą wtedy wpuszczać pewne substancje, a innych nie. I to może wpływać na komórkę w ten albo inny sposób. I oczywiście takim czynnikiem pobudzającym może być jakaś substancja chemiczna, ale to może być na przykład rozciąganie. Jeżeli my czujemy jakiś dotyk, to też czujemy to też jest kwestia, że czujemy ten dotyk jako rozciągania. Mamy pewne czujniki wrażliwe na rozciąganie tkanek. Rośliny, w roślinach te czujniki też są usiane. Wszędzie też są tego rodzaju kanały, które reagują na zmiany ciśnienia, na to, bo wyobraźmy sobie komórkę też jako trochę taki balon. Jeżeli ją naciśniemy, no to oczywiście ciśnienie wewnątrz takiego balonu się zmieni. No i to pobudzi te kanały. I one wtedy mogą się otworzyć. I jak są otwarte, to mogą przepuszczać różnego typu substancje, które na przykład są gromadzone, aktywnie gromadzone przez te komórki na zewnątrz. I po otwarciu takiego kanału one sobie wpływają do środka i co? I łączą się znowu z odpowiednimi czujnikami, z odpowiednimi czynnikami białkowymi, które stają się aktywne.
i w tej aktywnej formie no one mogą wywołać kaskadowo jakieś zmiany. Oczywiście mogą sobie popłynąć do jądra i wpłynąć na aktywność genów, no ale spod błony do jądra to bardzo daleko. Czy dałoby się szybciej, lepiej, sprawniej, zwłaszcza jeśli wpłynęło tylko kilka tych cząstek? Dałoby się, bo w roślinach są też pęcherzyki, które gromadzą w sobie jony wapnia, bardzo dużo jonów wapnia, to jest taki ogromny magazyn tych jonów i te jony oczywiście są zabezpieczone jakimś kanałem, który jest z kolei wrażliwy na określone czynniki i teraz takie jakieś czynniki bezpośrednio, czynniki chemiczne albo połączenie z jakimś białkiem może spowodować otwarcie takiego kanału i uwolnienie tych wszystkich licznych jonów wapnia, które teraz wydostają się do wnętrza cytoplazmy, do cytozolu i tam już na nie czekają inne czynniki białkowe, takie, których jest więcej, takich, które mogą pełnić bardzo różne funkcje, takie, które po związaniu się z takim wapniem mogą zostać zaktywowane i robić i to, i to, i to, i to. Także teraz nagle z jednego sygnału chemicznego albo z rozciągnięcia takiej komórki z sygnału związanego ze zmianą ciśnienia, właśnie z percepcją dotyku, nagle uruchomionych zostaje mnóstwo innych białek. Mamy kaskadę, mamy zmultiplikowanie tego początkowego sygnału. Zauważmy, początkowo mieliśmy mało tych cząsteczek inicjujących, ale teraz zaktywowanych zostało już bardzo dużo białek, innych białek, które mogą coś zrobić. Część popłynie do jądra i coś włączy albo wyłączy. Część tutaj gdzieś w cytozolu połączy się z jakimś innym czynnikiem i sprawi, że no, coś innego się może stać. Także tak to wygląda. Oczywiście my tego nie widzimy. To wszystko jest przeźroczyste. Więc pytanie, jak to można zbadać, gdybyśmy chcieli się zabawić, jak to badają naukowcy, jak oni widzą, że tak rzeczywiście się dzieje. Tu nam przychodzi na pomoc inżynieria genetyczna i jest mnóstwo różnych klocków, które widzimy, obserwujemy w różnego rodzaju organizmach. Jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych, dlatego wartym Nobla, było białko zielonej fluorescencji, które po oświetleniu niebieskim światłem zaczyna fluoryzować, zaczyna świecić na wybrany kolor. W tej chwili już mamy tęczową paletę barw tego białka. Już nie tylko jest zielone, ale może być żółte, może być czerwone, może być nawet niebieskie. I takiego typu czynniki mogą zaczynać świecić po związaniu się dopiero właśnie z wapniem. I wtedy my widzimy, aha, było tutaj, był wapń na przykład uwolniony, tak, widzimy to teraz, bo coś pojawiło się zielonego. Możemy też wykrywać te czynniki, które są na zewnątrz i komórki, te czerwone kwadraciki, które wcześniej były na slajdzie. Możemy też zaprojektować specjalny molekularny czynnik, który będzie z kolei barwny albo będzie fluoryzował, będzie świecił poświetleniem niebieskim światłem w momencie, kiedy zwiąże takie właśnie substancje. I takie badania są prowadzone, co możemy tutaj zobaczyć. Zobaczcie, tutaj podano glutaminian, który jest tą właśnie substancją, tą czerwoną z poprzednich slajdów. I zobaczcie na skalę czasową, jak szybko ta roślina, to jest co prawda niewielka roślina, ona ma około 10 cm średnicy, ale zobaczcie, że po pobudzeniu wystarczy jej dosłownie kilka minut na to, żeby po całej roślinie rozeszła się fala pobudzenia, fala szoku. Czy coś się zmieniło wizualnie z tą rośliną? No nic. Jest dosłownie jak taki laptop. Właśnie ściąga aktualizację, ale my tego nie widzimy. Tak? Nie poruszył się laptop ani o milimetr, mimo że coś zaczął robić. Tak samo jest z tą rośliną. A dalej. Wygląda tak samo, w 3 minuty raczej nie urośnie, nic spektakularnego wizualnie się nie stało. A jednak jak przyjrzymy się na tym poziomie molekularnym, to zobaczmy, jak szybkie są te reakcje roślinach i jak bardzo ona czuje. Gdzie się pojawia ten glutaminian? Glutaminian jest też schowany wewnątrz komórek. W momencie, kiedy uszkodzimy tkankę, czyli nakłujemy igłą taką roślinę, to rozrywamy komórki, uwalnia się glutaminian. Okoliczne komórki łapią ten glutaminian, wprowadzają do swoich komórek, uruchamiają swoje magazyny wapnia, wszczynany jest globalny alarm w danej komórce. Co ona jeszcze robi? Wyrzuca z siebie znowu glutaminian, alarmując pobliskie komórki i przechodzi sobie taka fala
alarmowa przez całą roślinę. Taki jest jeden z mechanizmów, jak roślina może reagować na bodźce. I widzimy to pięknie, że ona reaguje i widzimy, że to jest przedmiotem. Stosunkowo zwróćmy uwagę nowych badań, to są badania z 2018 roku. To nie jedyne reakcje, szybkie reakcje w roślinach. Bardzo dużo czasu poświęcono na badania muchołówek, tego jak one zamykają swoje aparaty pułapkowe. I oczywiście odkryto tutaj też zaskakujący mechanizm, mianowicie mamy w roślinach przekaz sygnałów elektrycznych. Tam mieliśmy do czynienia z sygnałem chemicznym. Tutaj mamy sygnał elektryczny, taki potencjał akcji, taki potencjał czynnościowy, to znowu aż się nasuwa porównanie z tym, co dzieje się w naszym mózgu, gdzie też przesyłane są sygnały elektryczne, które biegną sobie po komórkach. Tutaj także możemy je zaobserwować i także wywołują one reakcje komórek, kolejnych komórek, do których docierają szybko. Przede wszystkim szybko, to jest dość szybki mechanizm. Wolniejszy niż u zwierząt, ale akurat u mochołówek, które muszą wchodzić w interakcje z szybkimi organizmami, z szybkimi owadami jak muchy, jest to jeden z najszybszych w świecie roślin. Widzimy to, bo pułapka zaskakująco szybko się zamyka. Natomiast inne rośliny, drzewa potrzebują troszkę więcej czasu na to, co jest dość logiczne, jeśli się nad tym zastanowimy, bo nie ma tej presji, że one muszą to zrobić jak najszybciej. Tu może się taki sygnał rozchodzić znacznie dłużej, nawet kilkanaście minut. To też zależy od wielkości rośliny, ale te sygnały tam są. To jest istotne, że mamy coś takiego, możemy to też znowu zmierzyć, a żeby to mierzyć, to trzeba się wkłuć do floemu. To znowu trzeba sobie przypomnieć ze szkoły, że floem to ta część, która przewodzi te soki roślinne, tak? Cukry. To jest taka ważna tkanka i ona się składa z żywych komórek i te żywe komórki jedna na drugą wpływa, jedna drugiej przekazuje falę takiego elektrycznego szoku. I jak to zmierzyć? Trzeba się wkłuć dokładnie do tej warstwy i to jest bardzo trudne, ale wymyślono przezabawną i niesamowicie sprytną koncepcję, jak można to osiągnąć. Mianowicie standardem w tej chwili jest coś takiego, że wykorzystuje się mszyce, które naturalnie się próbują dostać do tego soku. Swoim narządem kłująco-ssącym wysysają tam z tej właśnie warstwy komórek coś, czym się żywią, soki roślinne, a naukowiec odcina taką mszycę potem laserem, już wie, że się wkłuł na doskonałą, idealną głębokość i teraz może do tej odciętej części mszycy wprowadzić swoje elektrody, elektrody srebrne, jest elektroda referencyjna, druga jest umieszczona właśnie w tej kłójce mszycy. I możemy odczytywać dzięki temu sygnał bezpośrednio właśnie z tej tkanki floemu i mierzyć, jakie tam są sygnały elektryczne właśnie w tym obszarze. Co jeszcze można zrobić? Jeżeli sobie pomyślimy o drzewach, o roślinach i przypomnimy sobie ze szkoły znowu, że rośliny pobierają z gleby wodę i sole mineralne i transportują je ku liściom, to zaraz nam przyjdzie też do głowy, zaraz, ale woda i sole mineralne to jest elektrolit, czyli coś, co przewodzi prąd, czyli nie tylko ten floem, te żywe komórki mogą przekazywać sobie sygnały elektryczne, ale prąd może płynąć w roślinie także takimi właśnie martwymi elementami wypełnionymi elektrolitem. I też możemy się wkłuwać, to jest troszkę łatwiejsze, to nawet żeśmy robili w toku naszej działalności badawczej. I można się wkłuwać w takie tkanki drewna i mierzyć właśnie też napięcie, które tam pojawia się. I rzeczywiście, jeżeli byśmy zrobili coś roślinie, przypalili liść, oderwali gałązkę, to po chwili po takiej roślinie biegnie fala elektrycznego szoku, która rozchodzi się po całej tej roślinie i to może na nią wpływać. Co więcej, takie rośliny, drzewa przede wszystkim,
trudnych warunkach, gdzieś w górach najczęściej, zdarza im się tworzyć tak zwane zrosty korzeniowe, czyli łączyć się tkankami swoich korzeni, mogą się zrastać ze sobą, a zatem dochodzi do połączenia tych systemów, czyli takie rośliny są w stanie reagować jak jeden wielki, większy niż pojedyncze drzewo organizm. Więc to też daje się zmierzyć, to też daje się zaobserwować, że takie organizmy się synchronizują, takie organizmy reagują jak jeden i że faktycznie te połączenia między nimi są. I to też jest przedmiotem wielu ciekawych badań. I też jest to nieoczywiste, jakby się nad tym zastanowić. Ale to nie koniec, bo drzewa oczywiście oprócz tego, że mają swoje wewnętrzne życie skomplikowane, jeszcze do tego wydzielają te związki chemiczne do podłoża, o czym już mówiłem. Mówiłem o nawłaciach. Ale mogą też wydzielać związki lotne. To właśnie w roślinach odkryto pierwsze gazowe hormony. Pierwszym z nich był etylen. I to etylen na dobre zapisał się jakby w pamięci neurobiologów roślin, ponieważ gdzieś w połowie lat 80. zdarzyła się taka, trochę teraz już się powątpiewa, w jakiej to skali była, ale jak to dokładnie było, to było jednak już dawno temu. Natomiast w Afryce zdarzyło się coś przedziwnego, mianowicie była susza i w trakcie tej suszy nistego, nizowego zaczęły padać zwierzęta, ale wcale nie dlatego, że były głodne, tylko dlatego, że były zatrute. Okazało się, że były zatrute czymś zwykle mogły się żywić, mianowicie pędami i liśćmi akacji, które rosną na sawannach Afryki. Dlaczego te liście tych roślin stały się tak toksyczne, tak bogate w garbniki i dlaczego stały się wszystkie takie toksyczne? Upatrywano w tym takiej interpretacji, że te rośliny kiedy zaczęły być nadgryzane, zaczęły wydzielać dużo etylenu. Etylen jest gazowym hormonem, który może przenosić się na duże odległości i jeśli wykryje go inna roślina, to ona sama zostaje pobudzona do tego, żeby produkować więcej tych toksycznych substancji. Więc jeżeli tam gdzieś zaczęła się unosić taka chmura tego etylenu i pobudzała wszystkie rośliny w okolicy, nagle wszystkie stawały się niejadalne. Wszystkie zaczynały się bardzo mocno bronić przed tymi antylopami, więc dla tych antylop w czasie głodu nie było już kompletnie nic do zjedzenia, no i niestety ulegały zatruciu. To na ile to jest, na ile tak rzeczywiście było, bo mówi się, że nawet padło tam 2000 zwierząt z tego powodu, no to to już jest teraz poddawane czasem wątpliwość. Niemniej jednak jest to taki spektakularny przykład, ale właściwie czego? To jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony możemy łatwo ulec pokusie powiedzenia, że to jest komunikacja. Te zwierzęta zaatakowały jedno drzewo i to drzewo zaalarmowało inne drzewa, żeby już się zbroiły, żeby się broniły, bo za chwilę do nich przyjdą te zwierzęta i też je zaczną atakować. Natomiast przeciwnicy takiej hipotezy uważają, że ten hormon to właściwie on był produkowany na własny użytek. Znowu dlatego, że łatwiej jest rozpylić coś w formie gazowej, niż przesyłać na jakieś dalekie odległości jakieś sygnały chemiczne. I po prostu te drzewa okoliczne podsłuchały niejako ten sygnał, mylnie odebrały go jako własny. I to jest też bardzo istotne w kontekście rozmawiania o tym, no właśnie jak bardzo inteligentne są z rośliny, czy one się uczą, czy się nie uczą, bo bardzo wiele takich obserwacji, które są absolutnie poprawne, to jest kwestia, no właśnie, ale co to znaczy, jak zinterpretować to, co widzimy? I tutaj bardzo wielu badaczy właśnie o to się kłóci, co to znaczy, co zaobserwowaliśmy, czy to już jest komunikacja, czy jeszcze nie, czy to już jest inteligencja, czy jeszcze nie, czy to już ta roślina się czegoś nauczyła, czy jeszcze nie. I tu zobaczmy właśnie akację, tak wygląda kudu, które zostało zatrute. Zobaczmy jeszcze inną ciekawą roślinę, która też ma mechanizmy związane z percepcją otoczenia. Pozwolę sobie spuścić tym razem. Nie mamy połączenia. Aha, ja nie mam połączenia. To musimy szybko jakieś znaleźć. A o co chodzi? Tutaj na ogień, jakbym mógł poprosić o hasło, techniczny mały problem.
Jeśli nie, to nie. Nieważne. W każdym razie, kanianka. Kanianka jest rośliną pasożytniczą, rośliną, która potrafi atakować inne rośliny, przyczepia się do nich, jest spokrewniona z powojem, więc wykonuje takie koliste ruchy w poszukiwaniu, właśnie powój szuka podpory, żeby się móc wokół niej owinąć. Kanianka jak znajdzie żywą podporę, to się owija wokół niej, sprawdza, czy to się nadaje do zjedzenia. Jeśli się nadaje do zjedzenia, jeśli jest to fajna ofiara, to się w nią wkłuwa, wpuszcza swoimi tkankami, wrasta w ofiarę i jej tkanki zamieniają się w sawki. Ona zamienia się w wampira, wampira, który wysysa właśnie soki z rośliny, wysysa z floemu, cukry, wysysa substancje mineralne z drewna. Ale to, co zafascynowało naukowców swego czasu, to czy ona potrafi wykryć swoją ofiarę. No właśnie, pytanie, czy potrafi. Ojej, ja nie potrafię wpisać hasła. To jest mój problem. I było bardzo ciekawe doświadczenie. Mianowicie siewki tej rośliny wysiewano dobra. Siewki tej rośliny wysiewano w pobliżu potencjalnej fajnej ofiary. Taką potencjalną, fajną ofiarą był pomidor. Pomidor kojarzymy ze sklepów, ma bardzo fajne, pachnące gałązki i te substancje zapachowe były wykrywane przez kaniankę. I ona już nie wywijała swoimi pędami zupełnie losowo, lecz wywijała nimi wyraźnie w kierunku swojej ofiary. Zobaczmy tą kaniankę, zobaczmy jak ona atakuje swoje ofiary. Zobaczmy. Kiełkuje dosłownie jak zwykła roślina. Tak, ma nawet korzeń w tym czasie. Natomiast nie zmienia to wcale faktu, że po pewnym czasie ten korzeń zamiera. Kiedy przestaje być potrzebny, ta roślina staje się rośliną bez korzeni, bez liści, bez chlorofilu. I wije się, atakuje swoje ofiary. I zobaczmy, nawet tutaj, na tym filmie, widać już, że ona wyraźnie wyczuwała obecność swojej ofiary. Nie wiła się zupełnie chaotycznie. Wyraźnie kierowała się w kierunku swojej ofiary. Co tak znowu dziwnie brzmi, jeśli mówimy o tym, że roślina szuka swojej ofiary. Ale tak, tutaj mamy pojawianie się haustoriów, które wrastają te tkanki, kanianki do tkanki ofiary. Tam dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, ponieważ te tkanki zmieniają się, to znowu przypomina nieco scenę z horroru, dokładnie w tkanki, z którymi się stykają. Więc jeżeli takie komórki kanianki, niezróżnicowane komórki, napotkają tkanki floemu, zmienią się w tkanki floemu i zaczną wysysać z tego floemu soki na takiej zasadzie, jak rośliny radzą sobie, to znowu przypomina nam się taka tendencja ewolucyjna, tak jak robią to rośliny w czasie suszy, zwiększają zawartość substancji chemicznych w swoich komórkach, więc woda preferencyjnie idzie w stronę komórek kanianki na przykład. W ten sposób zasysa wodę z tkanek drewna, z floemu też może zmienić się w komórki floemu, taka niezróżnicowana grupa komórek kanianki, no i też efektywnie pobierać cukry i sole. Więc to chciałem Państwu pokazać szybciutko i wracamy do prezentacji. Ale rośliny pokazywałem, ten krzywy las w okolicach Gryfina, mają też sposoby percepcji, na przykład siły ciążenia. Mają specjalne komórki receptorowe, które też spada w nich takie ziarno, statolit to się nazywa, i on powoduje naprężanie się włókien, które są w takich komórkach i to uruchamia mechanoreceptory, to uruchamia odpowiedni wzorzec wzrostu. Jeżeli zmienimy kierunek takiej rośliny, ona też będzie wiedziała, gdzie jest góra i dół, bo inaczej opadnie ten statolit, inaczej uruchomi dane, inaczej się uruchomi coś w tej komórce i ona będzie wiedziała, że to należy przekierować tym, jak pokierować hormonami w tą stronę albo w tą stronę, wywołując wzrost danego organu albo w górę, albo w dół. No i tak
dzięki temu roślina dobrze zawsze sobie radzi i wie, w którą stronę rosnąć, no chyba, że sprytny naukowiec zrobi coś takiego, jak zrobiono 200 lat temu i badano, jak właśnie warunki grawitacji wpływają na wzrost roślin, hodowano je po prostu na kole wodnym ustawionym poziomo, no i wtedy takie rośliny głupiały trochę i nie wiedziały, w którą stronę rosnąć. To jeszcze wam też pokażę. Zobaczcie, percepcja, oczywiście znowu siły ciążenia, to jest korzeń, korzeń, który szuka, gdzie by się tu wcisnąć w podłoże, żeby rosnąć w dół, a nie do góry, do czego jest zmuszony tym, że rośnie w małej szklanej rurce, ale to znowu wyniki, które są niesamowite pod tym względem, że zwraca się bardzo uwagę, jak bardzo ten ruch jest zwierzęcy, jak bardzo on jest robakowaty. To znowu takie podobieństwo. I to rzeczywiście ci, którzy są bardzo mocno zwolennikami neurobiologii roślin, zwracają uwagę, że jeżeli się przyspieszy na zdjęciach poklatkowych rośliny, to one wcale nie wręcz zyskują na swojej zwierzęcości. Więc to jest taki argument za. No właśnie. Czy rośliny mogą się uczyć? Czy są inteligentne? Wiemy już, że mają możliwość postrzegania swojego otoczenia. A czy mogą decydować o czymś? Czy mają możliwość zapamiętywania? Czy mają możliwość uczenia się? Czy dysponują inteligencją? Bo inteligencja taka w odniesieniu do zwierząt czy do roślin to jest coś innego niż myślimy sobie, kiedy mówimy o inteligencji u ludzi. Inteligencja to jest zdolność do reagowania na bodźce, do odpowiadania na te bodźce w sposób adekwatny, tak, do rozwiązywania w końcu problemów. No i jednym z ciekawych przykładów jest eksperyment na grochu, gdzie rzeczywiście też zapada pewnego rodzaju bardzo ciekawa decyzja. Jeżeli odetniemy szczytową część takiego pędu, no to jasnym jest, widzieliście Państwo na pewno, że na początku rozwijają się pędy boczne, ale zwykle jeden z nich wygrywa. Pytanie brzmi, który? No właśnie, musi zapaść gdzieś jakaś biochemiczna decyzja, która sprawi, że jeden z tych pędów będzie faworyzowany. I oczywiście to mogą być warunki oświetlenia. To mogą być też jakieś bodźce negatywne, bo jeżeli okaże się, że na tych pędach pojawią się jakieś już drobne liście, to usuwanie liści z jednego z tych pędów sprawi, że to ten drugi będzie rosnąć. W roślinie istnieje taki mechanizm, że ona wyczuwa to zranienie i już nie będzie chciała iść w tym kierunku. Jest to jakiegoś rodzaju decyzja. Inną decyzją możemy zobaczyć bardzo ciekawe kwiaty Nicotiana attenuata. Dwa rodzaje kwiatów. Krótkie, bardziej otwarte i długie, węższe. Dlaczego dwa rodzaje kwiatów? I z czego to wynika? To wynika z decyzji, którą można powiedzieć podejmuje roślina. W odpowiedzi na zagrożenie. Tym zagrożeniem jest atak zmierzchnicy. Zmierzchnice atakują rośliny z rodziny psiankowatych, więc pewne gatunki atakują oczywiście i ten rodzaj tytoniu, i ten gatunek tytoniu. I kiedy taki tytoń będzie bardzo mocno atakowany przez gąsienicę, ona wykrywa to, że jest atakowana, wyczuwa związki chemiczne produkowane przez taką gąsienicę i powoduje to, że zmienia kształt kwiatów i zmienia w związku z tym swojego zapylacza. Ponieważ te większe kwiaty, takie pełniejsze powiedzmy, bardziej otwarte, są kwiatami dla owadów, między innymi dla dorosłych postaci tychże motyli. Natomiast jeżeli tych motyli jest za dużo, to nie opłaca się przywabiać ich jeszcze więcej. Roślina przerzuca się na innego zapylacza, na ptaki, na przykład na kolibry i tworzy kwiaty dostosowane właśnie do potrzeb takiego zapylacza. Inne ciekawe obserwacje, które poczyniono, to właśnie związane z atakiem przez gąsienicę, właśnie też u tytoniu. Zaobserwowano po raz pierwszy połączenie reakcji obronnych zegara biologicznego i właśnie czegoś, co już byśmy mogli powiedzieć, że jest pamięcią roślin. Jeśli o jednej konkretnej godzinie, na krótki czas, na krótki okres czasu nakładali badacze gąsienicę na liście takiej rośliny i następowało zgryzanie, następowała reakcja. Roślina to wyczuwała, uruchamiała jakieś procesy obronne, po czym zdejmowano tę gąsienicę i ta reakcja krótkotrwała, ulegała wyciszeniu. Natomiast
po pewnym czasie takiego zabiegu okazywało się, że o konkretnej godzinie ta reakcja pojawiała się sama z siebie, została zapamiętana, zaprogramowana w cyklu dobowym takiej rośliny. Czyli mamy tutaj kolejną wskazówkę, że rośliny są w stanie się czegoś nauczyć. Trochę jak takie psy Pawłowa, ale jednak potrafią się czegoś prawdopodobnie nauczyć. Mają pamięć. Co więcej, jeśli mamy jakieś warunki stresowe, to pojawienie się jakiegoś bodźca stresowego, alarmującego wcześniej, przygotowuje też przez długi czas, przez nawet kilka dni, rośliny na wystąpienie kolejnego jakiegoś takiego efektu. Łatwo to sobie wyobrazić. Bo jeżeli pojawi się jakiś głośny dźwięk chociażby, to my będziemy zaalarmowani nagle, prawda? Będzie coś takiego, co przykuwa naszą uwagę. Coś się zmieniło. Będziemy przez chwilę bardziej uważni. Tak samo, jeżeli my silnym światłem oświetlimy roślinę, takie badania były właśnie prowadzone tutaj w Krakowie we współpracy ze SGGW. Jeżeli oświetlimy taką roślinę nagłym, silnym pulsem światła, to ona będzie zaskoczona, powiedzmy. Kolokwialnie, ale będzie zaalarmowana i ten stan podwyższonej aktywności, takiej czujności sprawi, że będzie lepiej reagować na jakieś przyszłe bodźce, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia takiej rośliny, które normalnie, jakby ją wziąć tak z zaskoczenia, byłyby destruktywne. Ale w momencie, kiedy my ją tak jakby przygotujemy takim działaniem, to okaże się, że ona jednak pamięta, ma to pobudzenie w sobie, które sprawia, że lepiej sobie poradzi z takim negatywnym warunkowaniem jakimś dziwnym. Inny, bardzo spektakularny, ale również krytykowany, zaraz się do tego odniosę, eksperymentem są eksperymenty związane z kochaną mimozą, która pokazuje, że coś robi, bo składa listki. Jeśli zaprojektujemy takie doświadczenie, tak zrobiono w 2014 roku, że umieszczano taką doniczkę z mimosą na specjalnym urządzeniu, które nagle ją opuszczało. No i to było stresujące dla rośliny, więc momentalnie składała ona liście. Kiedy powtórzyć to znowu po pewnym czasie, kiedy ona rozłoży swoje liście, znowu składała swoje listki po takim gwałtownym opuszczeniu w dół. Ale po pewnym czasie ona przestawała reagować, jeśli ją opuszczano. Czy właśnie ją tak wymęczyliśmy, że już ona przestała reagować, już nie ma siły, żeby zareagować, żeby wywołać w niej tą reakcję? No to zadano sobie takie pytanie i zastosowano inny myk. Tym razem gwałtownie przesunięto taką roślinę w bok. I w tym momencie listki opadły. Czyli autorzy tego badania stwierdzili, że to jest istotne, bo oni nie wymęczyli tej rośliny. Ona nie dość, że zapamiętała, że pewne bodźce, powtarzające się bodźce, wcale nie są takie groźne. Nie trzeba na nie reagować. To nie jest drapieżnik, to nie jest wichura. Wcale nie trzeba się tym przejmować. Natomiast jeżeli pojawi się nowy bodziec, to jest nowy bodziec, jeszcze nie wiemy, jak sobie z nim radzić, więc trzeba na to zareagować, najlepiej złożyć te liście, bo to jest mechanizm obronny. Jeśli przyleci sobie jakiś roślinożerca i usiądzie na tych listkach, to ona się złoży i zrzuci takiego potencjalnego roślinożercę. Poza tym wygląda nieciekawie, nie rzuca się w oczy, więc to taki mechanizm obronny. I właśnie tutaj wypływały takie konkluzje z tej i kilku innych prac, że roślina ta uczy się, kwantyfikuje bodźce, uczy się je rozróżniać. Ale czy rzeczywiście, no właśnie to było bardzo później krytykowane też, czy na pewno to są prawidłowe konkluzje, bo neurobiologia roślin jest wciąż taką nową dziedziną i te pojęcia związane z pamięcią, z uczeniem się roślin są wciąż bardzo kontrowersyjne, więc podlegają bardzo dużej krytyce. I nie jest to bynajmniej złe, bo przyczynia się właśnie do rozwoju nauki, do ulepszania tych metod. Ci, którzy krytykują, bardzo często dodają jakieś sugestie eksperymentów, jak można by było taki eksperyment ulepszyć, żeby się dowiedzieć, czy na pewno coś takiego się zrobiło, dlatego że roślina zapamiętała, czy jednak czegoś nie dopilnowaliśmy, albo coś jeszcze może tutaj wchodzić w grę. Inna, również tej samej grupy badaczy, bardzo fajna grupa eksperymentów, dotyczy
labiryntu, tak? To jest taki schemat labiryntu, bardzo często wykorzystywanego w badaniach także zwierząt, bo mamy tutaj możliwość wyboru, tak? Jeżeli roślina wystartuje z jednego punktu, będzie rosła, może zdecydować się na wybranie jednej lub innej ścieżki. I teraz znowu, można ją wcześniej nauczyć na zasadzie takiego odruchu, tak jak z psami Pawłowa, gdzie pokazywano im jedzenie i dzwoniono wcześniej dzwonkiem i one nauczyły się kojarzyć to dzwonienie dzwonka z jedzeniem, z tym, że za chwilę powinno się pojawić jedzenie, prawda? Tutaj zrobiono taki wariant uczenia się, takie warunkowanie roślin. Jeśli dobrze pamiętam to grochu, to polegało na tym, że jeśli oświetlano roślinę, to jednocześnie z kierunku padania promieni światła też dmuchano na nią. Więc skorelowano tutaj dwa czynniki, światło, pokarm i coś, co zwykle jest neutralne, czyli wiatr. Coś, co z reguły jest niekorzystne. Nie zapominajmy o tym, że rośliny raczej nie lubią dotyku, nie lubią być dotykane. To też widać, kiedy mamy pola uprawne. Jeżeli wieje często na takich polach uprawnych wiatr, rośliny będą mniejsze, no bo muszą zainwestować energię też w tkanki przewodzące, w tkanki wzmacniające. No, częściej dotykane rośliny też wolniej rosną. Troszkę, więc nie dotykajmy za często naszych kochanych roślin doniczkowych. No ale tutaj mamy taką sytuację, że kiedy już uwarunkowano tą roślinę i postawiono ją w ciemnym labiryncie i miała możliwość zdecydowania, w którą stronę rosnąć, to ona rosła tam, gdzie wieje. A zatem też możemy powiedzieć, aha, no to być może się nauczyła. To wszystko na to wskazuje, że ona się nauczyła. Że rośliny jesteśmy w stanie jakoś uwarunkować, że przynajmniej ta najprostsza forma uczenia się na zasadzie właśnie odruchów warunkowych u roślin prawdopodobnie występuje. Prawdopodobnie, bo oczywiście, tak jak wspomniałem, neurobiologia roślin jest tematem ostrej debaty naukowej, ale to głównie dlatego, że no właśnie ci, którzy najwięcej dokonań w tej dziedzinie zrobili, a też są najbardziej radykalni. Też ich pomysły są wręcz dziwne i właśnie, nomen omen, ocierają się o granice nauki, bo zadają sobie pytania, czy rośliny myślą, czy rośliny są świadome, czy rośliny czują ból. Natomiast naukowcy, którzy są bardziej konserwatywni, na przykład tacy jak Lincoln Tice, stoją w opozycji do na przykład Moniki Gagliano czy Franciszka Baluszki, którzy tutaj właśnie bardzo mocno promują to życie wewnętrzne, życie intymne roślin. Te dwa poglądy się ścierają, ale to jest z korzyścią dla samej neurobiologii roślin. O ile to jest merytoryczne ścieranie się argumentów, to sprawia to, że taka dziedzina nauki rozwija się coraz prężniej, bo coraz lepsze są eksperymenty, które są opracowywane. Ich kontrowersyjne nieraz poglądy tych ludzi typu Franciszka Baluszki napędzają badania, napędzają coś takiego, co byśmy pewnie nie pomyśleli, ale zróbmy taki eksperyment, żeby przesunąć tą granicę, co my wiemy o roślinach, co one mogą. A z drugiej strony krytyka, no dobrze, ale wytykamy błędy, poprawcie to i to, i to, i to, i to, i to. I tutaj zwraca uwagę w kierunku zrozumienia, dlaczego neurobiologia roślin jest mocno krytykowana. No właśnie, no ale one nie mają neuronów, nie mają mózgu. W naszym mózgu są neurotransmitery, są substancje, które pozwalają komunikować się komórkom, tak jak glutaminian już wspominany, jak kwas gamma-aminomasłowy i one u roślin występują, ale pełnią tam inne funkcje.
Więc też nie możemy w skali 1 do 1 wszystkiego przenosić. Aha, no to to jest odpowiednik mózgu, a to jest odpowiednik szyszynki. Nie, bo rośliny nie mają mózgu, nie mają szyszynki i mogą działać zupełnie inaczej, ale to nie znaczy, że nie mogą mieć podobnych efektów związanych właśnie z inteligencją czy z uczeniem się. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Właśnie jeśli chodzi o te nadinterpretacje, to też jest bardzo często zarzucane. Zresztą na przykład z pomysłów Baluszki, średnio na przykład mnie osobiście podoba się koncepcja, jakoby ośrodkiem mózgowym w roślinach miałby być korzeń. Dlaczego? Bo pokazywałem wam kaniankę, która przez większość swojego życia korzeni nie ma, a jednak trudno powiedzieć, żeby była przez to mniej inteligentna czy mniej czuła. Więc tutaj jest mnóstwo tego typu ciekawych rzeczy, ale i właśnie potencjału do nadinterpretacji, czy ta roślina odczuwa, czy już czuje, czy ona ma uczucia, czy tylko jest jak komputer, który przetwarza informacje, bardzo dobry komputer, ale jednak brak w tym tej sztucznej inteligencji, a kryje się tylko chłodna kalkulacja. Czy rośliny czują ból? I tu znowu pytanie, a co to jest ból? A co to jest ból u człowieka? Czy u zwierząt jest ból? I tu znowu pojawia się nietrywialne pytanie. No właśnie, nawet z odczuwaniem bólu u innych zwierząt mamy problem, jak to zracjonalizować, po czym poznać, że zwierzę odczuwa ból. Bo okazuje się, że to wcale nie jest takie proste zagadnienie i ono też w okresie świątecznym bardzo często wypływa w kontekście tego, czy należy zabijać karpie, czy nie należy zabijać karpi, dlatego że i jak to zrobić, żeby to było humanitarne, bo czy one czują ból, czy nie czują bólu. I część właśnie osób związanych z neurobiologią, z badacze neurobiolodzy zajmujący się zwierzętami, bardzo często odmawiają karpiom i rybom w ogóle możliwości odczuwania bólu. One reagują, one mogą czuć jakiś dyskomfort, natomiast nie mają w mózgu ośrodków, którymi czują ból tak, jak my to czujemy. Bo to jest podstawowe pytanie. Więc zobaczmy, to też jest znowu problem na zasadzie, no dobra, ból to jest coś takiego, że mamy to. Jest lista czynników, które no, należy odhaczyć, żeby powiedzieć tak, ten organizm czuje ból tak samo jak my, ale temu brakuje tego ośrodka w mózgu, temu brakuje jakiegoś receptora, więc on nie może czuć bólu. Coś czuje, ale to nie ból. No i teraz mamy kompletnie dziwną sytuację, kiedy mamy rośliny, które kompletnie tych rzeczy nie mają w ogóle. No i teraz, czy one mogłyby być wrażliwe na ból? Czy może mają w ogóle swoją własną, coś zupełnie innego, abstrakcyjnego dla nas, coś, co odczuwają, jakiegoś typu sensacje, której nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No i tutaj neurobiologia roślin dociera do swoich granic, bo o ile możemy faktycznie badać te mechanizmy percepcji, możemy badać to, co się dzieje, czy roślina zapamiętuje, no to tutaj już ocieramy się o coś, co jest dla nas kompletnie tajemnicą, bo nie jesteśmy już w stanie określić, czy rośliny są świadome, czy nie, chyba że zaplanujemy jakiś bardzo dobry eksperyment, który byłby to w stanie pokazać. I to, na czym mi zależy, żebyście Państwo zapamiętali, to żeby właśnie przestać postrzegać rośliny jako te takie bierne, nieciekawe organizmy, a zacząć dostrzegać w nich bohaterów własnych opowieści jako takie organizmy, które walczą o przetrwanie, które reagują, które coś robią i coś więcej niż tylko fotosyntezę. Zapamiętajmy, że jest mnóstwo bardzo intensywnie badanych, molekularnych, biochemicznych, fizjologicznych mechanizmów, którymi one mogą odczuwać środowisko zewnętrzne i reagować na nie. Dzięki licznym receptorom, dzięki licznym tym czynnikom białkowym, które mogą być uruchamiane w odpowiedzi na różne procesy, na różne czynniki, wywoływać różne procesy, że rośliny są takimi komputerami, one zbierają, przetwarzają i reagują na bodźce i że możliwe, że zapamiętują nawet pewne bodźce, pewne sekwencje bodźców, że prawdopodobnie, podkreślę, że prawdopodobnie, tak jak mówiłem, jest to krytykowane wciąż, ale prawdopodobnie zapamiętują, tak? I czy odpowiedzmy na to pytanie zawarte w tytule naszego dzisiejszego wykładu. Czy rośliny się uczą? Wszystko wskazuje na to, że rośliny się uczą. A ja dziękuję wam bardzo za uwagę i za to, że wytrwaliście do końca.
ten długi jednak wykład i długi mój wywód. Dziękujemy, Pawle. Rozpoczynamy dyskusję. Zapraszamy również Państwa do udziału w niej. Ja za chwilkę będę miał podgląd na to, co się dzieje na czacie, tylko poproszę się o to, żebyś mi podał tablet. Ale pozwolę sobie zacząć, o, dziękuję Ci. Ale pozwolę sobie zacząć od zadania kilku swoich pytań, bo może byśmy zaczęli tam, gdzie Ty właściwie skończyłeś ten wykład. Czyli porozmawiali chwilę o tej świadomości roślin. Ja spotkałem się z takim argumentem, nie pamiętam już, czy był to jedna z postaci, które wymieniłeś w tym wykładzie, czy był autorem tej pracy, ale spotkałem się z takim argumentem, że okej, te wszystkie zjawiska są bardzo ciekawe, o których mówiłeś, one świadczą o tym, że te rośliny coś tam przetwarzają, te informacji, ale że to się jednak dzieje zbyt wolno, żebyśmy mogli mówić o tym, że u rośliny jest jakaś forma świadomości. Czy ty również spotkałeś się z takim argumentem i co o nim sądzisz? Że te wszystkie transfery informacji, które, no mówiłeś o tym, że może trwać minuty, że to jest zbyt wolno, żebyśmy mogli mówić o świadomości. Czy ciebie to przekonuje? Samo tempo reakcji absolutnie mnie tutaj by nie przejmowałbym się tutaj w kontekście świadomości. Dla mnie to, jak szybko reaguje organizm, nie jest wyznacznikiem, przynajmniej w moim odczuciu, czy organizm jest świadomy, czy nie. Bo jeśli się porównamy na przykład z ptakami, z gołębiami, z grublami, to ich tempo procesowania informacji jest znacznie szybsze niż nasze. Około 10-krotnie nawet mówi się. Jeszcze szybciej reagują muchy, dlatego tak ciężko jest je pacnąć na blacie, jeśli usiądą, bo pewne procesy biegną u nich bardzo, bardzo szybko. Czy one są świadome? Raczej owady mówimy, że nie. W zasadzie, jeśli mamy pod ręką coś, co jest na pewno świadome, to możemy powiedzieć, że tylko ludzie są świadomi. W zasadzie my jesteśmy jedynym wzorcem tutaj. Dlatego też neurobiologia, klasyczna neurobiologia, ale czy psychologia też ma problem z tym, a właściwie to, co to jest świadomość. Wielu badaczy też określa to jako stopnie zaawansowania w samoświadomości, w świadomości w ogóle. I są organizmy tak świadome jak my, i trochę mniej świadome, i jeszcze mniej świadome, i gdzieś tam są jakieś takie małe, bardzo prymitywne zwierzęta, które gdzieś przejawiają jakieś formy świadomości. I właśnie to jest pytanie, czy roślina mogłaby mieć takie formy świadomości na zasadzie bardzo wolnego funkcjonowania z otoczeniem. Nie można tego wykluczyć. I oczywiście zwolennicy takich radykalnych trendów w neurobiologii roślin absolutnie by tutaj poszukiwali takich właśnie elementów. Natomiast w tym momencie nie mamy dobrej definicji świadomości i w związku z tym dobrego eksperymentu, jak to sprawdzić. Nawet u zwierząt jest to trudne, a tym bardziej jest to trudne u roślin, które no właśnie wymagają jakichś takich triki podejść typu, a to zmierzmy sobie geny. Czy one się włączyły, czy się wyłączyły, czy się włączyły na czas, czy raczej im wszystko jedno i się włączają. No, parę takich pomysłów z badań nad zwierzętami, pewnie najprostszych, można by wymienić, chociażby można by zadać pytanie, czy u roślin pojawia się jakiś proces, który moglibyśmy porównać z liczeniem. No wiemy, że u zwierząt to liczenie tam można pokazać, że są w stanie rozróżniać liczebność na przykład, tak? Rozmaite zwierzęta, że są w stanie się jakoś tam zliczać w stadzie. Pytanie, czy u roślin można mówić chociażby o jakimś takim bardzo prostym przetwarzaniu matematyki. Bo gdybyśmy coś takiego zaobserwowali, no to dla mnie byłby to jakiś sensowny argument za mówieniem o tym, że rośliny są świadome. Innym takim przykładem, może jeszcze bardziej, znaczy może jeszcze silniejszym, byłoby jakiś rodzaj wnioskowania logicznego. No my wiemy, że jak pokażemy małpie na przykład dwa pudełka i damy jej do zrozumienia, że chowamy banana do jednego z nich, ale nie pokażemy, małpa nie będzie wiedzieć, którego, no to ona będzie wybierać sobie losowo, tak? Ale jeśli weźmiemy jedno z tych pudełek i nim potrząśniemy i ono wyda albo dźwięk, albo nie wyda dźwięku, to małpa wtedy wybierze, właściwie będzie wiedzieć. Jeżeli wyda dźwięk, no to banan jest w tym pudełku, jeśli nie wyda, to jest w tym drugim, więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie proste wnioskowanie logiczne, prawda? Mamy A lub B, moglibyśmy to w ogóle zapisać przy pomocy symboli logicznych. Mamy A lub B i nie A, to B, albo A lub B, no i wiemy, że A, no to A.
Tak więc pytanie, czy dałoby się tego typu eksperyment przeprowadzić u roślin? Czy ktoś w ogóle próbował takiego podejścia, czy ono jest kompletnie niemożliwe? To jest podejście trudne. Zacznę może od Twojego drugiego pytania. To jest o tyle trudne, że bardzo ciężko wykombinować, jak dać wybór roślinie, żeby ona zechciała skorzystać. Bo to jest trochę taki dylemat na zasadzie, czy kot jest inteligentny, bo jest taki ten test z lustrem, który też jest krytykowany. Zauważmy, te wszystkie rzeczy podlegają, wszystkie tego typu doświadczenia, czy to na zwierzętach, czy na roślinach, podlegają krytyce innych naukowców i oni też wytykają błędy tym doświadczeniom z lustrem. Jednym z nich jest właśnie taki dylemat kota. Mówi się, że jeżeli małpa zobaczy w lustrze plamę na swoim czole, no to się dotknie. A czy dotknie się kot? I co to znaczy? No kot może się nie dotknąć, bo on ma w nosie, czy on jest brudny, czy on jest niebrudny, czy on ma plamę, czy on tej plamy nie ma, jego to nie obchodzi. O, mam plamę, no i co z tego? Znam ludzi, którzy stwierdzą, o, mam dziurę w spodniach, w butach, co z tego? Dalej będę chodził, bo są wygodne. Więc tutaj jest problem koncepcyjny i to jest najtrudniejsze. Te doświadczenia, które tutaj wyciągnąłem, żeby Państwu pokazać, one są spektakularne właśnie ze względu na swoją przełomowość, że one przełamują pewne bariery. One są genialne w tym sensie, że one zostały zaprojektowane w sposób, który pozwala nam wreszcie zobaczyć, czy ta roślina może coś zrobić albo nie. I teraz postawienie jej takiego logicznego dylematu to jest znowu wyzwanie ogromne, ale dla nas, dla jasne, eksperymentatorów, jasne. Dla badaczy, żeby wymyślić, jak zrobić roślinę, jak zrobić eksperyment, w którym roślina ma zrobić takie działanie. Więc to jest trudne i chyba to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o liczenie, liczenie znowu bardzo dużym problemem, znowu z interpretacją, nie z faktem, czy rośliny liczą, czy nie, bo rośliny mogą liczyć, ale to nic nie mówi o ich świadomości. Kalkulator też może liczyć, są specjalne systemy, które też ci mogą zliczać kulki, które przechodzą przez promień lasera, prawda? I nic to nie mówi o świadomości albo o inteligencji. Natomiast zrobiono takie doświadczenia, znaczy zrobiono właściwie obserwacje, dokładniej mówiąc, berberysu. Berberys to taki popularny krzew ciernisty, który sadzi się na żywo płoty. Znany jest również z bardzo szybkich ruchów pręcików. Jak się dotknie pręcika w kwiatach, to one się tak zatrzaskują bardzo ładnie, więc też widać bardzo fajna roślina, która pokazuje nam, że rośliny reagują na dotyk, ale mogą też potencjalnie liczyć. W takim owocu może być od 1 do 2 nasion. Teraz jeśli, nie pamiętam dokładnie tego eksperymentu, ale jest w stanie zliczać taka roślina, jak bardzo następuje uszkodzenie w obrębie tego jednego z tych nasion i wtedy może odrzucić cały owoc, jeśli coś tam się jej nie spodoba w tym. No i to zwykle wykonuje w odpowiedzi na żerowanie jakiegoś jakiejś larwy owada. Więc to był taki przykład, który zapamiętałem mgliście sprzed lat tylko dlatego, że właśnie on był ogłoszony, och, rośliny potrafią liczyć, ale że to jest liczenie, że ona odrzuca owoc na zasadzie takiej, że sobie policzy, mam jeden owoc albo dwa owoce, o, albo już nie mam, znaczy mam w tym owocu jedno nasiono albo dwa nasiona, albo nie mam już żadnych, które są żywotne. No to jest taka kalkulacja, w najlepszym razie powiedziałbym biochemiczna, na zasadzie mam 100 cząstek jakiejś substancji, dobrze, mam 200, bo mam dwa nasiona, o, super, a teraz mam ich 50, o, już nie przekroczyło to jakiegoś progu, odrzucamy nasiono, ciach. Więc to jest tego rodzaju liczenie, takie biochemiczne i ono znowu nie ma nic wspólnego ze świadomością. Są znowu, mówiłem o tym, że rośliny są wrażliwe na światło, ale pewne procesy w roślinach zależą wprost od natężenia światła i rośliny dosłownie liczą tymi receptorami liczbę fotonów, które do nich docierają. Więc można to też powiedzieć, że no tak, no liczą, no ale to dalej jest takie liczenie ściśle biochemiczne. To nie ma wspólnego nic z tym, aha, to 5 dodać 4, to jest, a muszę się zastanowić, 9, tak. To jest takie moje świadome liczenie. Rośliny sobie tak jak na liczydle przesuwają rzeczy i nagle się gdzieś, albo jak na wadze mamy, waga też liczy, może
możemy sobie kłaść odważniki po jednej i po drugiej stronie, w pewnym momencie się przeważy, coś się stanie, jak sobie podłożymy pod szalkę wagi przycisk, to nawet możemy podłączyć pod to alarm. To jest taki mechaniczny system, który funkcjonuje w roślinach. No, zbierają się jakieś związki, coś się dzieje, coś się uruchamia, coś się wyłączy, coś się włączy. Więc tutaj ja byłbym bezpiecznie na takiej pozycji. No dobrze. A powiedz mi, skoro już zacząłeś mówić o przyciskach i tym, jak można coś zmanipulować, mnie ciekawi, czy te odkrycia mają już jakieś zastosowania. Nie chcę tutaj stwierdzić, że uważam, że nauka zawsze powinna dążyć do zastosowań, bo wiedza, którą tutaj przekazałeś, jest mega ciekawa sama w sobie, ale czy może ktoś już wpadł na pomysł mimo wszystko, mimo jakby tego, że nauka nie musi się rozwijać stosując, czy no, prowadząc do rozwoju technologii. Czy są już jakieś pomysły na technologiczne zastosowania tego, że no właśnie, że rośliny się uczą? Samo to, że rośliny się uczą, dobrze, to tak, rozplączmy to, bo to widzę tutaj wiele różnych rzeczy, które mógłbym poruszyć. I pierwsza rzecz to jest to, co pokazywałem na sam koniec, to, że rośliny pewne bodźce powtarzające się zapamiętują, powiedzmy, przynajmniej tak się uważa, część badaczy tak uważa. I czy wokół tego zrobiono jakiś nowy wynalazek? No, nowego wynalazku nie, ale to stosunkowo jest nowa sprawa, to jest kwestia ostatnich lat. Natomiast to, że to się dzieje, że są jakieś takie procesy, no to nam pomaga zrozumieć rośliny i to, jak je możemy hodować. I to ma takie, powiedzmy, zastosowanie na zasadzie, że można sprawić, żeby zapewnić tym roślinom lepsze warunki w szklarni na przykład, tak? Na tej zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o te molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów, to z tym wapniem, że tam się uruchamiają te kanały, to już prędzej, to ma znaczenie, bo to nam mówi, aha, to możemy na przykład rośliny uruchamiać w nich jakieś procesy na zawołanie. Tak jak pokazywałem też taki przykład klasyczny, nie wymagający wiedzy molekularnej, aż typowo ogrodniczej, gdzie no, można nastawiać odpowiednio długo czas oświetlenia i one wtedy zakwitają na dany okres, na dane święto na przykład. Chryzantemy chcemy mieć na 1 listopada, nie na 31 grudnia, na 31, na 21 na przykład grudnia byśmy chcieli z kolei te nasze gwiazdy betlejemskie. Jeśli mielibyśmy jakieś święto, że hortensje byłyby szczególnie popularne, no to też byśmy dla nich takie warunki zrobili. Natomiast takie mechanizmy związane z tym, jak rośliny reagują na bodźce, szczególnie na te niekorzystne bodźce środowiskowe, to jest też przedmiot badań związany z tym, żeby na przykład nauczyć się, co można zrobić z roślinami, żeby przetrwały warunki skrajnej suszy. Tak? Jeżeli na przykład chcemy wyhodować rośliny w Afryce i tam może być gorąco, albo ludzie są biedni i potrzebują coś wyhodować, a im się to nie udaje, bo są klęski i non-stop dzieje się coś takiego, że niestety ich uprawy padają, no to co by można było tutaj zrobić? Czy raczej pójść właśnie w stronę modyfikacji genetycznej i podkręcić jakiś proces, żeby te rośliny były takie zwarte i gotowe i zawsze oczekiwały tej suszy i w związku z tym, kiedy ona się już pojawi, to nie były takie zaskoczone właśnie, pozwolę sobie na takie uproszczenia barwne. I padły, tylko żeby one były przygotowane. Więc tutaj jest dużo rzeczy, które można zrobić. Można też je pobudzać jakimiś substancjami zewnętrznymi. No tutaj widzieliśmy, że pobudzenie występowało na jednym z tych filmików poprzez podanie do liścia roztworu glutaminianu, który alarmował tą roślinę. Widzieliśmy to, taka zielona fala, która przesuwała się przez roślinę. Gdyby w ten sposób robić, to też można by było. Te badania, o których wspominałem, że błysk światła alarmuje roślinę i też przygotowuje ją, że aha, coś się dzieje, coś się dzieje i taki błysk światła mógłby
sprawia, że te rośliny byłyby w stanie sobie lepiej radzić. Więc tutaj wokół tego typu procesów można stworzyć nowe wynalazki i nad niektórymi się już pracuje, tak jak właśnie nad tymi związanymi z suszą, a nad innymi no właśnie trzeba by coś lepszego wymyślić jeszcze, co by tu można było wykombinować. Ja zerkam na czat. Na wiele pytań, które się już pojawiło, właściwie odpowiedziałeś w trakcie wykładu, bo są pytania, to czy mają komórki nerwowe rośliny, mówiłeś o tym, było no też parę innych pytań. Natomiast trwa tam dyskusja na kształcie o bólu u roślin, czy właściwie od takiej strony ewolucyjnej również, no bo wiemy, że ból pełni pewną funkcję informacyjną, tak? Jeżeli nas coś boli, to wiemy, że coś jest nie tak z organizmem i my dzisiaj wiemy, że powinniśmy iść do lekarza. Pytanie, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić, że podobny mechanizm informacyjny mógłby wyewoluować u roślin, który obejmowałby właśnie takie... No właśnie, tylko że pytanie, czy w ogóle można odczuwać ból, nie mając świadomości, prawda? Jeżeli założymy, że tej świadomości u roślin nie ma, są tylko takie systemy proste przekazywania informacji, no to jakiś mechanizm przekazywania informacji o zagrożeniach może być obecny, ale on może nie uwzględniać tego komponentu nieprzyjemnego, prawda? Tak subiektywnie nieprzyjemnego. A jak potrafisz sobie wyobrazić w ogóle, że u roślin, zakładając jakąś minimalną formę świadomości, wyewoluowało coś takiego jak doznanie bólowe i czy ono roślinom byłoby rzeczywiście do czegokolwiek potrzebne, czy ono by cokolwiek jakby dawało w kontekście przeżycia, możliwości przeżycia u roślin, takie doznanie subiektywne. Czy wystarczy zatrzymać się na tym poziomie? Okej, jest ciepło, ale nie boli mnie to tak, że jest ciepło. Wiem tylko, co muszę zrobić, że muszę coś jakoś tam zareagować. Albo ktoś mnie gryzie mnie sarna, tak? Podgryza mnie jakieś zwierzę. No to trzeba ją otruć, a nie niekoniecznie musi mnie coś subiektywnie boleć. Z punktu widzenia, myślę, ewolucyjnego, to taki mechanizm zupełnie wystarczy. Mhm. Na zasadzie jest jakiś bodziec, jest reakcja. I to nie jest tutaj do tego potrzebna świadomość. Mhm. Nie jest potrzebny taki ból per se. I to jest właśnie to, jak się też tłumaczy brak bólu na przykład u ryb czy u innych prostszych zwierząt, że one też mają na zasadzie, ojej, coś jest takiego nieprzyjemnego, ale nieprzyjemnego, to nie jest ból na zasadzie takiej, ojej, jak mnie boli, och, straszne to jest, będzie mi się to śnić po nocach, tylko to jest właśnie takie coś, co jest dziwne, co zmusza do cofnięcia się, do cofnięcia danego organu z nad jakiegoś nieprzyjemnego obszaru, to może być coś zbyt gorące na przykład, prawda? Cofamy rękę instynktownie. Zwierzęta też. To się też bardzo ładnie neurobiolodzy argumentują, że są zidentyfikowane ośrodki czucia bólu w mózgach, z ssaków. I jeżeli się je usunie albo w wyniku jakiegoś procesu chorobowego one przestają działać, na przykład u psów, to taki pies też cofnie nogę, jeśli dotknie czegoś nieprzyjemnego albo ostrego, ale nie ma właśnie takiej całej tej otoczki, takiego spektrum wszystkich tych różnych rzeczy, które dzieją się, kiedy boli. Kiedy boli, to w takim rozumieniu, w jakim my to mamy. Więc absolutnie ten mechanizm zupełnie by wystarczył roślinom bez świadomości, bez bólu, bez niczego. Natomiast one absolutnie mają potrzebę, ewolucyjną potrzebę posiadania takiego mechanizmu szokowego. Tak? One są... To znowu podkreślam, ta przepaść między światem zwierząt a roślin nie jest wcale aż tak wielka i tak szeroka, jakby nam się mogło wydawać. One też muszą reagować na te same zagrożenia. Jeśli zwierzęciu jest za gorąco, roślinie też jest za gorąco. Te komórki mają bardzo podobne optimum swojego działania. W podobnych warunkach przestają działać. Natomiast rośliny, ponieważ nie mogą uciec, muszą się szybciej zaalarmować i muszą przeciwdziałać temu, no bo nie uciekną, tak? Tak jak o tym mówiłem. Więc tak to wygląda. Natomiast no, jeśli chodzi o ból, to ja tu będę konserwatystą i powiem, no na razie nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby tak twierdzić. Okej. Okay. Pojawił się właśnie ciekawy komentarz, czy pytanie jednego z naszych użytkowników, który napisał,
Czy głównym problemem neurobiologii roślin jest oczekiwanie, że będą one reagować tak spektakularnie, w cudzysłowie, jak zwierzęta? Pytanie, co to znaczy spektakularnie. To jest znowu problem, jak wymyślić dobre doświadczenie, w którym taka roślina coś pokaże, no bo my chcemy coś zobaczyć, że ona coś robi. No i czy chcemy czegoś spektakularnego? No, chcemy zobaczyć, że ona coś robi, chcemy się przekonać, że ona może coś robić. No tak, bo trudno inaczej byłoby rozstrzygnąć między dwoma wyjaśnieniami, prawda? Ale tu chyba intencja też jest taka, że za tym pytaniem, jak się domyślam, że może te rośliny mają taki jakąś swój rodzaj świadomości, no, która jest taka bardziej wykiszona, tak? I teraz te ich reakcje może nie powinniśmy oczekiwać, że one w ogóle będą jakieś bardzo wyraźne. Ale rozumiem, że jest to wtedy metodologiczny problem dla badaczy. Jest to problem metodologiczny, ale zobaczmy, że niektóre z tych reakcji naprawdę są zadziwiająco szybkie, bo jeśli sobie zobaczymy, że w ciągu kilku minut cała roślina jest pobudzona, to jest to naprawdę spektakularne, tylko tego nie widać. I to chodzi głównie o to, żeby zobaczyć, żeby znaleźć sposób, żeby to zobaczyć. No i dopiero jak się wymyśli, jak zobaczyć coś, to dopiero można zobaczyć, czy to coś tam występuje w tych roślinach, czy rzeczywiście one reagują na jakiś bodziec. Więc to jest ten największy chyba problem z roślinami, jak je badać, jak tworzyć eksperymenty, jak wymyślać eksperymenty, w których możemy dostrzec coś, co one potrafią zrobić. Kolejne pytanie, które chcę przywołać z czatu, dotyczy tego, czy zaobserwowano jakiś wpływ dźwięków na rozwój roślin, na przykład czy można roślinie łagodzić stres, puszczając jej odpowiednie dźwięki, muzykę, czy jest sens śpiewania roślinom na przykład? To jest niesamowicie fajne pytanie, dlatego że rośliny są wrażliwe na dźwięki, wyczuwają je używając tych mechanoreceptorów, nie zapominajmy o tym, że dźwięk to jest taka wibracja, takie poruszenie, drganie, nie tylko powietrza, także gleby i dla właśnie korzeni ma to ogromne znaczenie. One reagują bardzo pozytywnie na dźwięki w zakresie od 200 do chyba 300 herców, tak. I to są szmery, które wywołuje płynąca woda na przykład, więc to jest sygnał dla rośliny, aha, to trzeba się kierować w tamtą stronę, bo tam jest źródło wody, a korzenie wody potrzebują, no bo służą między innymi właśnie do tego, żeby tą wodę pobierać. Natomiast okazuje się, że jeżeli chodzi już o takie dźwięki typu mowa ludzka, typu muzyka, to niestety tutaj to już wchodzi w taki zakres drgań, który rośliny lubią mniej, potrafią rosnąć dzięki temu wolniej. Są takie częstotliwości, które hamują kiełkowanie nasion w ogóle, to też jest intrygujące, że można zahamować kiełkowanie nasion, puszczając im odpowiednie dźwięki. Robiono badania dotyczące wpływu białego szumu. Ludzie bardzo białego szumu nie lubią, stosowano go podobno nawet do tortur. Niektórzy wykorzystują specyficzne formy białego szumu do wprowadzania się w odmienne formy świadomości. Tymczasem rośliny reagują na takie coś bardzo negatywnie. Chyba najbardziej pozytywne efekty to była taka heavy metalowa bodajże muzyka. To jeszcze przynosiło jakiś tam pozytywny efekt rośliny, natomiast Mozart nie. Zdecydowanie tutaj nie stoi to w takiej, powiedzmy... Ale może są różnice gatunkowe, może się trafi taki gatunek, pewno, albo indywidualne wśród roślin. Tak, to też ciekawe. Warto podkreślić, że jak mówimy o zwierzętach, to sobie myślimy, no bo są tygrysy, koty, jakieś ptaki, które żyją na różne sposoby. Jak mówimy rośliny, rośliny, jeden worek. A to też są takie tygrysy i koty i małpy i ptaki. Tak, każda może się zachowywać w troszkę inny sposób i troszkę inaczej reagować. Natomiast tutaj jest, są pomysły na to, żeby to wykorzystywać. Parę miesięcy nawet temu zapytano mnie o takie coś, że jakby to mogło działać, nawet żeby przyspieszać albo poprawiać wzrost roślin za pomocą odpowiednio dobranych dźwięków. Natomiast tutaj bardzo mało jest badań w tym kierunku. Też bowiem ociera się to tak trochę o granice nauki, to też jest taki temat trochę dziwny, trochę kontrowersyjny.
No bo jeżeli chcemy puszczać muzykom jeszcze jakieś szmery, to okej, okay, to jest całkowicie zrozumiałe i naukowe, ale jeżeli puszczamy im Mozarta, to już zakładamy, że one tego Mozarta docenią. Powinny. Powinny, właśnie, jeszcze mówimy, co roślina powinna myśleć o Mozarcie. A tymczasem no, dla rośliny to też jest jakiegoś rodzaju tylko szmer, który ona odbiera. Więc tego typu. Ciekawostka. To też jest zaskakujące. Rośliny wydają dźwięki. Rośliny potrafią także korzeniami emitować kliknięcia różnego rodzaju i szmery. I one służą komunikacji czy odstraszaniu właśnie na przykład? To jest dobre pytanie, czemu one służą i jak one powstają. Czy to jest zupełnie przypadkowy proces, czy bardzo aktywny? Nie jest to dobrze jeszcze poznane, bo wiele dźwięków mogą wydawać rośliny tylko dlatego, no kurczę, liście szeleszczą na wietrze, tak? Czy to jest intencjonalny dźwięk? No raczej trudno powiedzieć, żeby to był intencjonalny dźwięk. Jeśli gałęzie trzeszczą w porywach wiatru, to też ciężko powiedzieć, żeby to było intencjonalne. Natomiast korzenie, no raczej ciężko powiedzieć, że porusza nimi wiatr, a jednak trzeszczą, jednak klikają, czyli czemuś to może służyć. Ale czemu? No nie wiadomo. I to jest znowu problem, do którego wracamy. To, o czym mówiłem, o tym etylenie. No badany też wydzielają etylen. I co z tego? No na pewno nie robią tego, żeby alarmować inne drzewa, tylko robią to na własny użytek, przyspieszają, synchronizują i przyspieszają dojrzewanie całej kiści, prawda? I co? I takie kliknięcia też mogą pełnić taką funkcję komunikacyjną, a może nie. Może to jest tylko przypadkiem się tak dzieje, i jest, a może to służy tej roślinie do czegoś, no nie wiadomo. Wiadomo, że rośliny są w stanie odbierać dźwięki zapylaczy. Jeżeli zapylacze sobie lecą i robią jakieś buczące dźwięki, trzmiele na przykład, czy pszczoły, to roślina jest w stanie to odbierać. To jest ciekawe. Jest w stanie na to nawet zareagować i zwiększyć produkcję nektaru. Mówi się, że nawet o 20%. Takie obserwacje też były czynione. Także dźwięki mają zdecydowanie wpływ na rośliny, natomiast to jest nietrywialne, jakich częstotliwości i czy może nam się to do czegoś przydać i czy tym roślinom się to też do czegoś przydaje, tak jak ta komunikacja, powiedzmy, między korzeniami. Pojawiło się też no, ciekawe pytanie, czy roślina może popełnić samobójstwo. Wcześniej pojawiło się jeszcze, dodam, zanim oddam Ci głos, pojawiła się też uwaga dotycząca tego, że rośliny czasem wydają się, że jakby zachowują się tak, jakby chciały być zjedzone. Ja domyślam się, że intencja stojąca za tym pytaniem to jest nawiązanie do tego, że no, roślinom zależy, żeby się rozmnażać, one nie mogą pójść i się rozmnażać, muszą do tego użyć innych zwierząt. Czasami te zwierzęta zjadają części tych roślin, więc domyślam się, że tutaj za tymi pytaniami może się tak również, no właśnie taka myśl, czy istnieją rośliny, które poświęcają się jakby po to, żeby się rozmnożyć w tak dużym stopniu, że no, cała roślina zostaje zniszczona. Z tego powodu, że na przykład przywabią jakieś zwierzę, które może roznieść nasiona na dużą odległość, no ale przy okazji jakby cała roślina, czy ten osobnik rośliny jest unicestwiony. To zacznę może od tego pytania o samobójstwo. Samobójstwo znowu ocieramy się o coś, co dotyczy świadomości, no, tak, dlatego chciałem wyboru. Właśnie. I tu już podkreśliliśmy wcześniej, że czegoś takiego nie ma. Natomiast to nie znaczy, że nie ma mechanizmów samozniszczenia albo kontrolowanego zniszczenia tkanek. Takie coś jest, takie coś jest też w naszych komórkach, kiedy rozwijamy się w czasie życia płodowego, to też bardzo wiele komórek umiera nam w tym czasie po to, żeby na przykład zrobić przerwy między palcami, tak? Najpierw mamy takie coś, co jest połączone taką błoną pławną, powiedzielibyśmy troszkę, a później to zanika i mamy palce. No i u roślin jest szereg takich mechanizmów, że one odrzucają różne organy, to chociażby jesień z znakomitym przykładem skazywania na śmierć pewnych części ciała i odrzucania ich, ale też ciekawe mechanizmy tego typu, mechanizmy obronne pojawiają się w momencie, kiedy liść jest zaatakowany przez grzyba. Wtedy ten grzyb, trawiąc tkanki rośliny, wydziela oczywiście substancje chemiczne albo uwalniają się one z trawionych tkanek rośliny, no i pobudzają okoliczne komórki. I co się wtedy dzieje? Te komórki przekazują sygnał dalej i tworzy się taki pas martwej tkanki, komórki
roślina każe pewnym komórkom umrzeć. I amputacja. Najpierw chodzi o to, żeby zrobić taki pas spalonej ziemi, na której ten grzyb nie będzie w stanie przeżyć, bo tam już nie ma się czym pożywić. On musi zaatakować żywą komórkę. Są takie gatunki grzybów, które muszą atakować żywe komórki, nie mogą się żywić na martwych komórkach za bardzo, więc utrudnia to rozprzestrzenianie się takiego grzyba. No i później ostatecznie może taki liść być odcięty, odrzucony i roślina ma święty spokój, pozbyła się zagrożenia. Gdzie jeszcze kojarzę, że takie mechanizmy mogą być, mogą zamierać niektóre nieużywane części, czy gorzej oświetlone liście, to też widzimy bardzo często, prawda? To też znowu. A czy może popełnić cała roślina samobójstwo? Tak próbuję sobie przypomnieć. Silny stres może roślinę zabić, ale to tak trochę jak silna choroba, silne jakieś przeżycia nas też mogą przyprawić o atak serca. Tego typu rzeczy roślinom się mogą przytrafić, że no, będzie coś tak trudne dla nich do zniesienia, że tego nie przeżyją, chociaż jest to bardziej efektem tego, że one mają nadreakcję na jakiś czynnik, niż rzeczywiście, że coś im zaszkodzi. Czy są w stanie się natomiast poświęcić? To jest też ciekawa rzecz, bo od razu, co mi przychodzi do głowy, no, większość roślin się poświęca. Większość roślin jednorocznych się poświęca, właśnie, tak. Tak czy inaczej, ponieważ one jak przechodzą już do tej fazy rozwoju generatywnego, to już kompletnie nie przejmują się tymi liśćmi, które mają. Z tych liści wręcz zasysane są składniki odżywcze po to, żeby wszystko szło w nasiona. Więc tutaj to wycieńcza bardzo mocno taką roślinę, także ona nie za bardzo ma szansę już cokolwiek przetrwać. Ona z reguły też w wielu z nich uruchamia się taki proces, że one będą zasychać, będą marnieć i skończy się ich cykl życiowy. Więc jest coś takiego, natomiast to nie jest specjalnie spektakularne. No, tak się dzieje też przy okazji zbóż, prawda? One też tam jakoś sobie wysychają. Oczywiście rolnicy potrafią przyspieszać te procesy. Mamy też odmiany, które specjalniej jakby reagują w tym okresie, żeby no, nadawały się lepiej do zbiorów, natomiast no, większość roślin ma szansę przed jesienią popełnić takie samobójstwo przez wycieńczenie się i zainwestowanie wszystko w swoje potomstwo. Czy coś takiego, co zamiera? Gatunki pustynne może jeszcze tutaj bym nadmienił, bo tam faktycznie jest coś takiego, że mamy takie charakterystyczne dla amerykańskich pustyń, są takie gałgany, zresztą nie tylko dla amerykańskich, które sobie tak toczą się na wietrze, prawda? I to jest roślina, która zamiera, a no i jakby jej martwe elementy stanowią dalej taki wehikuł, który z jednej strony chroni te nasiona, a z drugiej strony jak one się toczą, to powoli tam gdzieś posypują, to trochę pozwala się to tym nasionom rozprzestrzeniać na dużym obszarze. Ciekawy przykład, nie pamiętam dokładnie jak się ta sosna nazywa jeszcze, jest taki gatunek, w każdym razie drzewa iglastego, chyba też amerykańskiego, jeśli dobrze pamiętam, którego szyszki z kolei otwierają się wyłącznie w wysokiej temperaturze, więc wymaga, tam regularnie w tych rejonach pojawiają się pożary, więc jeżeli taki pożar przejdzie, to dopiero te szyszki osiągają pełną dojrzałość, zaczynają się otwierać i wysypują się z nich nasiona, więc może to byłoby takim spektakularnym jeszcze przykładem. Niestety nie pamiętam nazwy tego drzewa iglastego, ale można, myślę, znaleźć bez problemu taki gatunek. To jest dość znany przypadek tego typu. Może jeszcze dwa ostatnie pytania na koniec. Jedno z nich dotyczy tego, czy roślina może rozpoznawać i rozróżniać inne rośliny. Też nie na takiej zasadzie, jak ja znam ciebie. Tak, ale zakładam, że jeżeli pojawia się jakiś pasożyt, czy jakaś roślina taka pasożytująca na innej, no to ona jest w stanie wyłącznie na nią reagować, tak? Ofiara. To pokazywałem ten filmik z kanianką. Z jednej strony jedna odpowiedź. Kanianka wyczuwa swoje ofiary i potrafi rozpoznać te, które mają lepszy smak, są bardziej zasobne w azot, na przykład. Gatunki potrafi rozróżniać, niektórych nie potrafi dobrze atakować, więc też ich nie wybierze, nie owinie się wokół nich, więc potrafi
coś niecoś na ten temat powiedzieć. Druga sprawa, rośliny mają bardzo sprytne sposoby postrzegania tego, czy zostały zacienione. Jest coś takiego, co się nazywa reakcją unikania cienia. One czują całą powierzchnią ciała światło, ale jednocześnie sprawdzają też jego kolory. Teraz, jeżeli jest dużo światła niebieskiego, to fajnie, super, brawo. Jeżeli jest dużo światła czerwonego, no to świetnie. Jest jak prowadzić fotosyntezę jeszcze też. Światło czerwone jest gorsze, co prawda, ale okej. Ale jeżeli światło zostanie przefiltrowane przez liście i pada na roślinie cień, to tam jest mało niebieskiego, bo ono jest pochłaniane, mało czerwonego, ono jest pochłaniane. Przechodzi za to tak zwana daleka czerwień, i to wyzwala w roślinie reakcję. Znowu ona sobie kalkuluje biochemicznie, jest kalkulatorem, który sobie przelicza, aha, tego światła mało, tego światła dużo. Uruchamiamy reakcję, uruchamiamy takie, a nie inne hormony, produkujemy ich więcej. I chodzi teraz o to, żebyśmy rośli więksi, tak? I to jest między innymi jednym z efektów reakcji unikania cienia jest to, że roślina rośnie wyższa, jest bardziej rachityczna, przez to wygląda gorzej. To samo się dzieje w naszych mieszkaniach, gdzie mamy jednak dość ciemno i ona ma za mało światła. Rośliny często mają za mało światła, ale rośnie sobie taka roślina w górę po to, żeby się wybić od pozostałe, żeby je zasłonić i znowu zahamowuje swój wzrost, jak dostanie tego niebieskiego, dostanie czerwonego i wtedy ta reakcja jest wyciszana. Więc w tym momencie jest w stanie rozpoznać, że jest zacieniona. Nie obchodzi ją za bardzo, czy to jest cień, bo jest przy murku. Nie obchodzi ją, czy to jest cień, bo została zacieniona przez konkretnie ten, a nie inny gatunek, ale wyczuwa, że jest ten cień. Wyczuwa, że coś jest nie tak w otoczeniu. Więcej jej nie obchodzi w tym sensie. Okej, okay. I może ostatnie. Aha, no i jeszcze alelopatia. Zapomnielibyśmy tutaj dodać, że rośliny prowadzą wojny, prowadzą bitwy i mogą wydzielać substancje, którymi atakują inne rośliny, albo też mogą pomagać innym organizmom. Nawet jest taka obserwacja dość zabawna troszkę, że duże drzewa mogą przekazywać mniejszym drzewkom cukry poprzez grzyby. Grzyby wchodzą w interakcje mikoryzowe i stanowią taki naturalny łącznik też pomiędzy jednym a drugim osobnikiem drzewa, więc może ta wymiana zachodzi między osobnikami. Więc w tym sensie też mogą tworzyć rośliny bardzo złożone sieci. A te wojny są dwustronne? Czy to jest konflikt każdy przeciwko każdemu? To bardzo różnie wygląda, bo są też takie badania, które pokazują, że rośliny mogą wstrzymywać konkurencję, jeśli rozpoznają. Też są takie mechanizmy, to też jest bardzo szeroko badane, że mniej konkurują z osobnikami bliżej spokrewnionymi z nimi. I to nawet nie w kontekście gatunkowym, tylko w kontekście właśnie rozpoznają pokrewieństwo na zasadzie jakichś czynników produkowanych przez bliskich kuzynów albo swoje własne potomstwo i mogą wstrzymywać na przykład ekspansję korzeni, żeby tamtych przypadkiem nie usunąć z tego skrawka zupełnie, żeby im też zostawić coś. Natomiast jak wyczuwają, że to jest coś zupełnie obcego, to nie, to się rozrastają. To te korzenie nawet potrafią zintensyfikować swój wzrost, no bo musimy wygrać. Tak, to my musimy być górą. Więc tutaj znakomicie działa taki mechanizm. Więc tutaj zobaczmy, jak fascynujące jest to życie roślin, ile one jednak podejmują czysto tak mechanicznie, ale podejmują pewne decyzje i niesamowite wojny prowadzą. No i oczywiście wydzielanie związków chemicznych, tam, że tam pewne rośliny w okolicy innych to nie chcą rosnąć, na przykład marchewka nie wyrośnie za bardzo pod drzewami orzecha włoskiego, ponieważ on produkuje dużo juglonu w swoich liściach, który zostaje w glebie i hamuje kiełkowanie innych roślin. Na przykład. Ostatnie pytanie, które chciałem wyświetlić, ono właściwie w dużej mierze ociera się o to, o czym żeśmy już mówili, czyli o pewne wynalazki, ale jeden z użytkowników zapytał o to, czy możemy rośliny wykorzystać do przesyłania informacji, ma na myśli stworzenie jakiegoś biokomputera, czy internetu może nawet opartego o przesyłanie informacji przez rośliny. Najdziwniejszą rzeczą, jaką widziałem, to nie jest do końca odpowiedź na to pytanie, ale widziałem, że zrobiono z liścia wyświetlacz jakiegoś rodzaju.
A z tkanek, no bo wiadomo, liść ma te różne tkanki przewodzące, jak się to odpowiednio wypreparuje, to też to może być jakimś takim rusztowaniem dla tworzenia naczyń krwionośnych, więc raczej widziałem takie w tym sensie rzeczy. Natomiast czy mogą przesyłane być informacje za pomocą żywych roślin? To chyba nie widziałem takiego eksperymentu. Poza tym pytanie brzmi, czy Nie to by byłby to było... chyba zbyt taki wydajny system, Tak, prawda? to jest dokładnie, to jest idealne określenie, że nawet jeżeli to by było możliwe, byłoby dalej znowu tylko taką naukową ciekawostką, a nie czymś, co faktycznie miałoby możliwość praktycznego zastosowania. Natomiast być może by się dało i być może miałoby to jakieś bardzo niszowe zastosowania, bo pomyślmy teraz, trochę pójdziemy w takie science fiction, ale roślinę, która by cię podsłuchiwała, co ty na to? I przesyłała te informacje gdzieś. Wiesz, no to myślę, że taka roślina szpieg. Wiele ludzi pewnie ma takie obawy, że ich podsłuchują te rośliny. Są tego typu, prawda, problemy, zaburzenia psychiczne, które się objawiają takimi przekonaniami. Ja bym chyba się bał również tak, takiej rośliny, która mnie może podsłuchiwać. No więc tutaj bym, ale to jest, jak tak sobie myślę, to jedyne absurdalne, nieco abstrakcyjne zastosowanie takiej technologii przesyłania informacji, tak, żeby to można było zrobić. Natomiast, aha, odnośnie jeszcze, nie odniosłem się do wynalazków, bo tak mi się przypomniało o tym przenoszeniu informacji. Są takie fajne systemy, gdzie możesz wkłuć właśnie elektrody w rośliny i komputer szczytuje te sygnały, te potencjały czynnościowe, potencjały akcji i na ich podstawie komputer uczy się je interpretować i dozować na przykład, a to roślinie jest za ciepło, za zimno, to włączymy dogrzewanie, podlejemy je teraz, bo widać już te sygnały charakterystyczne, że one już wody potrzebują. Więc tutaj Czyli jest jeszcze taka automatyzacja, ale bardzo zobacz, spersonalizowana. Tak, tak jak się mówi o medycynie spersonalizowanej, że to jest taki hit i że to do tego powinna zmierzać współczesna medycyna. To możemy sobie taką spersonalizowane ogrodnictwo czy spersonalizowaną hodowlę roślin zrobić też w tym stylu. I tutaj być może miałoby to znaczenie. Na pewno da się też to użyć do monitorowania. Zobacz, znowu możemy się wkłuć w jakieś pojedyncze drzewo i monitorować jego stan i wtedy wyśle się gdzieś tam sygnał alarmowy, aha, coś się dzieje z tym danym obszarem lasu. No a jeżeli by się faktycznie splatały te rośliny, no to wtedy byśmy mieli dla jakichś tam poletek połączonych drzew od razu sygnał jakiś. Tylko że takie coś nie zawsze się roślinom opłaca robić, nie zawsze opłaca im się łączyć w takie sieci. Co więcej, jeżeli się łączą, no to już prędzej właśnie przez tych partnerów grzybowych, więc tu przekazywanie sygnałów jest jeszcze bardziej trudne, no bo tu już jest taka komunikacja chemiczna po drodze i to zobacz drzewo, grzyb. Kolejne drzewo, kolejny grzyb, kolejne drzewo, kolejny grzyb. Więc to robi się Jasne. Skomplikowane, ale dałoby się. Ja słyszałem również o takich biowynalazkach, nie wiem jak to w ogóle określić, modyfikowany genetycznie szpinak, który jest w stanie wykrywać jakieś związki pochodzące z materiałów wybuchowych. I zdaje się, że taki szpinak może sygnalizować chyba zmianą ubarwienia, zdaje Tak, się, tak, tak. Na przykład to, że rosną jakieś, znaczy właśnie, że rośnie w miejscu, gdzie są chociażby miny i jesteśmy w stanie później, obserwując takie pole szpinaku, wykryć to, czy tam jest zagrożenie, czy nie, więc takie rzeczy chyba są już również eksperymentalnie potwierdzalne, czy wykonywalne. Tak, i to jest właśnie bezpośredni wynalazek z tych badań dotyczących tego, a jak to działa, że one łapią jakąś cząsteczkę i jakiś gen się uruchamia. I możemy stworzyć sobie, dosłownie jak z klocków, zobaczyć, najpierw zbadać różne rośliny, zobaczyć w nich, jak te klocki funkcjonują, a później z nich sobie wziąć je i zbudować nowe urządzenie, nowy sensor, biosensor. I taki biosensor faktycznie też widziałem, że działają już nawet też, pierwszy jaki widziałem, to był na takim szczurze laboratoryjnym badaczy roślin, czyli na rzodkiewniku. Taki rzodkiewnik faktycznie też zmienia kolor na fioletowy pod wpływem wykrywania związków z min. Akumuluje antocyany, czyli te barwniki, które mamy też w czerwonej kapuście. Więc wystarczy posiać sobie takie rośliny i tam, gdzie jest mina, tam wyrosną te rośliny w innym kolorze. Tak, no dziękuję Ci, Pawle, za cierpliwe odpowiadanie na moje i Państwa Topa pytania. Dziękuję za wykład. No muszę przyznać, że
Po tym wykładzie będzie mi za każdym razem, jak jakaś roślina, którą hoduję w mieszkaniu, umrze, będzie mi jednak bardziej przykro, niż była mi do tej pory. I o to chodzi. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy również. Mamy nadzieję, że no to nie twój ostatni występ tutaj na naszym kanale. Byłoby I że dasz mi się jeszcze bardzo miło. Namówić na kolejne wykłady w przyszłym roku. My również Państwu dziękujemy. Dziękuję. W tym roku czeka nas jeszcze kilka wykładów. W grudniu będą to wykłady m.in. laureatów Nagrody Naukowej Narodowego Centrum Nauki. Te wykłady będą się odbywać w środę. W środy będziemy je zapowiadać. Trójka laureatów tych nagród. Natomiast w tym miesiącu czeka nas jeszcze wykład dr Aleksiej Puścian w ramach współpracy naszej z Instytutem Nęckiego. Także bardzo Państwa zachęcamy do śledzenia naszego kanału, naszych informacji, które ujawniamy o właśnie planach naszych na naszym Facebooku, na naszym YouTubie i widzimy się przy następnej okazji. Do widzenia. Do widzenia.